Więc witam was bardzo serdecznie na 15. sesji Śmierci na rzece Reik. Zmierzamy nieubłagalnie do końca. Nasza przygoda drugiego rozdziału z 5 wewnętrznego wroga kończy się bardzo powoli. To, co dzisiaj się wydarzy, będzie na pewno rzutowało na ewentualną końcówkę, którą mam nadzieję dogramy w tym miesiącu albo na początku następnego, ponieważ następna sesja za 2 tygodnie. Standardowo zacznijmy od przywitania graczy. Powrót do kamery, powrót do normalnej jakości mikrofonu. Dzisiaj z nami jest już ciałem i duchem Kłapi jako Randolf. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem już ciałem i duchem i miejmy nadzieję, że ze sprawnym mikrofonem. Też mam taką nadzieję. Wcześniej już słyszeliśmy jakiś głos pewnego łowcy czarownic, który nie może się pohamować i musi coś odpowiedzieć. Buczo w tej roli, witam cię bardzo serdecznie również. Dzień dobry. Cieszę się, że Kłapi wrócił cały i zdrowy do nas. Wszyscy się cieszymy. No i jest jeszcze Ruda z nowym tłem, ponieważ sobie testuje NVIDIA Broadcast, także w tle za Rudą maluje się obraz zamku rodziny von Wittgenstein. Witam cię, Ruda. Dzień dobry. Tak, dokładnie. Jakby ktoś się zastanawiał, jaki to jest zamek, to właśnie ten, w którym robimy raban. Do tego rabanu to jeszcze się okaże tak naprawdę, ale zobaczymy, co zaraz z tego wyjdzie. Widzę, że wszystkich słychać dobrze. Dziękuję serdecznie za sprawdzenie, za informację ze strony czatu. Myślę, że możemy przejść do właściwej sesji. Niemniej jednak muzyka, którą tutaj mamy, zdecydowanie nie pasuje do naszego klimatu. Moi drodzy, powróćmy w objęcia zamku rodziny von Wittgenstein. Ostatnią sesję skończyliśmy w momencie, gdy wkradliście się na mury zamku dolnego. Podczas akcji przywiązywania lin, by po nich wspiąć miała się cała drużyna Sigrid, wolnych ludzi z Wittgendorfu, zaskoczył was swoją obecnością jeden z dodatkowych strażników, którego Johann pozbawił życia. Krótkim pchnięciem, cięciem na wysokości gardła. Ciało tego mężczyzny zostało przerzucone przez mur i spadło gdzieś w krzewy poniżej. I bardzo dobrze, ze względu na sytuację, która miała miejsce kilka minut później, kiedy to strażnicy zajmujący basztę, grający w kości, rozeszli się. Ruszyli na mur. Na mur wychodzący poza obręb dolnego zamku. Na dodatkową strażnicę. To wszystko połączone było korytarzem. Korytarzem z mini zbrojownią. Zbrojownią wyposażoną w długie włócznie, obronne, służące do rzucania, a bardziej do spuszczania przez duże dziury znajdujące się w podłodze. Zbrojownią z kotłami, tym razem pustymi, ale kotłami, przez które obrońcy mogli wylewać na atakujących pod bramą wrzący olej, bądź inny rodzaj płynów, ale także i z kuszami, innego rodzaju bronią. To do tego pomieszczenia zakradliście się, dostrzegając 4 tamtych strażników stojących na baszcie, wypatrujących. I praktycznie w zasięgu wzroku oni mieli te sznury, które opuściliście po murze. Chwila koncentracji, skupienia wzroku w tej ciemności, która otaczała zamek von Wittgenstein oraz pośród deszczu, który powoli zaczął padać i mogliby oni te liny dostrzec. Tylko od was zależało w tym momencie, jak zareagujecie na tę sytuację. Co zrobicie, żeby nie dopuścić do wszczęcia alarmu. Tym bardziej, że do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna informacja. Może nie system, ale coś w rodzaju pomniejszych dzwonów, znajdujących się teraz nad wami w baszcie, za które można było pociągnąć, aby echo rozeszło się w jakimś małym obrębie zamku dolnego, ale analogiczny dzwonek występował także na tej baszcie wysuniętej, na której teraz stało 4 strażników. System przekazywania sobie informacji o nadciągającym wrogu. Pewnie dopiero, żeby dotarło to na strażnicę znajdującą się gdzieś pomiędzy zamkiem dolnym a zamkiem górnym, a już na pewno sam zamek górny, kilka tych łańcuchów musiałoby zadziałać. Kilka dzwonów musiałoby dość głośno wybrzmieć w połączeniu z krzykiem któregoś ze strażników. Wy jednak w tym momencie byliście od tego daleko, bo nikt się was tutaj kompletnie nie spodziewał. 4 strażników rozmawiała ze sobą, bardziej poirytowana, stojąc przy krawędzi murów baszty. I tutaj sobie zaczniemy, ponieważ prosiłem was na koniec poprzedniego naszego spotkania o przemyślenie sytuacji i to, co będziecie chcieli zrobić i jak będziecie chcieli podejść do tego niemałego problemu, przynajmniej w tym momencie. To zaczynamy. W takim razie myślę, że na początek dobrze byłoby sprawić, by dzwon, który znajduje się w pomieszczeniu razem z nami, nie zadzwonił więcej. By to zrobić, musimy się ich pozbyć. To pewne. Słuchajcie, są tutaj te kusze. Mogę oddać jeden strzał. Możemy się rzucić później w firwalki. Musimy ich tylko zwabić tutaj. Lepiej właśnie zrobić odwrotnie, zwabić ich i w momencie, kiedy niczego nie będą się spodziewać, zaatakować. Dokładnie, odciąć im drogę do baszty, by żaden z nich nie mógł się wycofać i wszcząć alarmu. W takim razie zaczaję się gdzieś tutaj przy wejściu. Tak, gdy wejdą, zostawić im drogę, torować, by nie mogli iść dalej, a wtedy wy moglibyście zaatakować od przodu, stamtąd. Dobrze. Ja wezmę jedną z tych kusz, oddam chociaż jeden strzał. One są ciężkie, może będą w stanie przebić pancerz tych strażników. Jeżeli uważasz, że trafisz i... Wydaje mi się to dobrą opcją. Tak bym zrobił. Jakie chcemy zwabić? Hałas? Czy któryś z was będzie wołał? Nie, myślę, że możemy po prostu robić hałasu i myślę, że zainteresują się tym. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Dobrze. Tak zróbmy. Ja bym chciała jakoś gdzieś schować za jakimś stołem, czymś, co na pierwszy rzut oka skryje mnie. Wiadomo, że gdy ktoś zacznie lepiej rozglądać się po pomieszczeniu, od razu mnie dojrzy. Ale tak, by nie było to zbyt rzucające się w oczy miejsce. W miarę blisko właśnie wyjścia na basztę. A nie, gdzie ty się chowasz? To jest właśnie dobre pytanie. Cóż, no chyba, nie wiem. Może jeszcze Stamfi powiedzieć, bo tam mam problem z wizualizowaniem sobie tego. Jakie... 2 baszty. Połączone ze sobą jednym pomieszczeniem, tą pseudozbrojownią tak naprawdę. I z tego pomieszczenia, poza mury, wychodzi fragment korytarza. Coś w rodzaju może hurdycji. Ono jest kryty. Długi, dość wąski, mogą się minąć 2 osoby. i on prowadzi do jednej małej baszty wystającej poza murami. Wy jesteście tak naprawdę na bramie głównej, tylko że obudowanej. Rozumiem, że moglibyśmy się, że tak powiem, z lewej i z prawej strony jakby końca tego Jezu, jak to nazwać? Tego korytarza? Tak, oczywiście, że tak. Tak za winklem, nie? Tak, dokładnie. Naturalnie. No. To właśnie tak bym zrobił. Ja z jednej, no i tutaj Randolf nie decyduje. A ja bym chciał podejść właśnie i do jednego z tych kotłów i dosyć mocno płazem swojego miecza uderzyć właśnie, by spróbować wydać jakiś taki donośny dźwięk, który może zasygnalizować im, że coś tutaj się dzieje i ewentualnie spróbować ich tu przyciągnąć, zwabić. Kirsten, czy ty w takim razie chcesz zająć miejsce po drugiej stronie tego przejścia, tak jak stoi w tym momencie Johann? Czy chcesz się schować za którymś z kotłów? Za stojakami na włócznie? Co chcesz wybrać? Nie będziemy tutaj rzucać. Chcę tylko jakiejś jasnej deklaracji. Tak. Ja się w takim razie schowam przy Johanie. Po drugiej stronie. Dobrze. Chowacie się więc po dwóch stronach korytarza. A Randolf, odchodząc nieco w bok do jednego z kotłów, wymierza cios płazem. Cios, który powoduje rozchodzący się dookoła huk. Taki, że wy, będący w tym pomieszczeniu, które z akustyką niewiele ma wspólnego, odbija tylko echo dookoła, drażniąc wasze uszy, ale niesie się też kawałek dalej, z pewnością wychodzi poza mury zamku von Wittgenstein. Może to także sygnał dla Sigrid i jej oddziału. Niemniej jednak ci z was, którzy spoglądają może kątem oka w stronę baszty, mogą zauważyć małe poruszenie. Ale nie jest to nic w rodzaju popłochu. Ręka tych strażników, żadnego z nich nie idzie gdzieś w stronę dzwonu, który mają tuż przy sobie. Dzwonka bardziej, nie dzwonu. Niemniej jednak jeden z nich robi dwa, może trzy kroki. Nie słyszycie dokładnie ich słów. Coś mówią między sobą, ale odgłos padającego deszczu i grzmot rozchodzący się daleko, daleko stąd skutecznie tłumi tę rozmowę. Do waszych uszu powoli dociera, cicho nawet, dociera jeden odgłos. Fritz! To ty? Nie baw się z nami w głupi sposób. Halo! Fritz, nie żartuj sobie! Jeden z tych strażników rusza, łapiąc za rękojeść swojego miecza powoli w waszą stronę. Robi jeden krok i drugi. Patrzy się jakby od boku, próbując przymrużyć oczy i dostrzec coś, co kryje się w mroku pomieszczenia zbrojowni. Halo! Fritz, odpowiedz! Widzicie, że ten mężczyzna odwraca się w stronę swoich towarzyszy. Uderz się w dzwon! Fritz nie odpowiada! Dobra, to ja wychylam się i strzelam w takim razie. Z czego, mój drogi? Już. Z tej kuszy, którą wziąłem ze zbrojowni tej... Z ciężkiej kuszy. Mhm. Dobrze. Ja bym chciała zaraz po oddanym strzale puścić się biegiem tym korytarzem, by wparować do tego pomieszczenia strażnikami i zaszarżować na jednego z nich. Dobra. Z tamtym mam strzelać normalnie, czy strzel z normalnej, swojej kuszy. Strzel. Znaczy nie z broni kusza, tylko po prostu z umiejętności strzeleckich kusza, poproszę, byś oddał rzut. Chcę to przerzucić. Dobrze. Bardzo ładny sukces. Pozwól, że jakoś tutaj to zweryfikuję na szybko. Mhm. To jest 5. Dobrze. Pocisk z ciężkiej kuszy, gdy Johann wychyla się, trafia mężczyznę prosto w klatkę piersiową, gdzieś w okolice żeber. Do tego stopnia, że cofa się on praktycznie o 2 kroki, wyciągając jeszcze gestem swój miecz. Nie patrząc praktycznie na swoją ranę, próbuje złapać powietrze, ale w tym momencie w jego stronę rusza już Kirsten. Kirsten, w związku z tym, że on jest zaskoczony, będę ciebie prosił o rzut z modyfikatorem plus 20. Dobrze. Masz krytyczny sukces, ale nie będziemy sobie tego krytyka rozpatrywać, tym bardziej, że on ma porażkę. Zamachując się barakulem, czy też wyprowadzając sztych, biegnąc przed siebie, poprawiasz ten cios i wbijasz ostrze krasnoludzkiego miecza głęboko w jego klatkę piersiową. Do tego stopnia, że on cofa się jeszcze o 2 kroki, a następnie upada dość mocno z chrzęstem na ten korytarz. Widząc to, strażnicy, jeden z nich łapie za dzwonek i zaczyna nim uderzać na lewo i prawo. Jednakże w tym tumulcie burzy, która nadchodzi, jest coraz bliżej, jest on ledwo słyszalny. Gdzieś któryś z nich krzyczy tylko alarm! Ale ciężko, aby to przebiło się w ogóle przez ten odgłos. Chciałbym, żebyśmy wykonali inicjatywę, test tej inicjatywy. Johann, jesteś pierwszy na pewno, niezależnie od tego, co tutaj mamy. Masz krytyczny sukces, druga będzie Kirsten, trzeci będzie Randolf i na końcu będą pozostali przy życiu trzej strażnicy. Johanie, co robisz? No cóż, odrzucam tą kuszę i dobywam miecza, no i chcę wbiec do tego pokoju, no bo zakładam, że nie widzę ich stąd, gdzie jestem, więc nie mogę zaszarżować. Więc chciałbym wbiec do pokoju, jeżeli uda mi się w tej samej rundzie, no to zaatakować najbliższego. Albo może na przykład tego, co trzyma ten dzwonek, jeżeli uda mi się dostrzec. Odrzucasz jedną broń, wyciągając swoją i ruszasz. W tej turze pozwolę ci przebiec obok Kirsten i wbiec do tego pomieszczenia, jeżeli możemy to tak nazwać, baszty, po prostu do tej baszty, tam gdzie znajdują się przeciwnicy. Na konkretny atak już niestety nie będzie możliwości, nie będzie miejsca. Kirsten, obok ciebie rusza Johann, który przebiega dość żwawym krokiem i wbiega do strażnicy, do baszty, praktycznie zamachując się już na jednego ze strażników, który uderza uporczywie w dzwon, ale widząc go, puszcza całkowicie ten sznur. Co ty zrobisz? Ja naturalnie ruszam też do tego pomieszczenia i atakuję tego, który krzyczy. Dobra. Proszę bardzo, tracisz swoją przewagę, ale chciałbym, żebyś zaatakowała również swoim mieczem w tym momencie. No dobrze. Dobra. Mamy taki wynik dość niski, niestety, ale może być gorszy w przypadku mężczyzny, który nie ma wyciągniętej broni. Niemniej jednak on unika twojego ciosu bez większego problemu. Uchylił się. Prawie trafiłaś go w rękę. Gdyby to uderzenie doszło, mogłoby ją całkowicie odciąć. Niestety tak się nie stało. Randulfie, ty wciąż stojąc gdzieś przy tym kotle, jesteś o te 2 długości dalej. wciąż w pomieszczeniu zbrojowni nad bramą. Co ty zrobisz? Ja słysząc, że strażnicy podnieśli alarm, na chwilę chcę przystanąć, jakby przysłuchać się, czy to jest jakakolwiek reakcja tutaj ze strony pozostałych tych osób, które mogą być na zamku i go pilnować. Jak nie wydaje ci się. Od razu ci odpowiem, bo może od tego będzie zależne to, co zrobisz dalej. Więc nasłuchując, tracąc te parę sekund, jesteś w stanie stwierdzić, że nie odpowiada ci żaden następny dzwon, ani żadne echo głosów niosących się od strony dziedzińca. Więc ruszam w kierunku tego korytarza. Dobrze, czy coś będziesz chciał zrobić, czy dopiero będziesz chciał dołączyć do swoich towarzyszy z bronią w ręku? No myślę, że nie zdążę teraz w tej akcji, tak więc po prostu ile się da, ile jestem w stanie przebiec, próbuję dostać się jak najbliżej całego tego kotła, który się teraz właśnie rozpoczął. Dobrze. W takim razie czas na strażników. Pierwszy będzie ten, którego ty próbowałaś trafić, Kirsten. I on dobywając swojej broni, oczywiście będzie próbował wyprowadzić cios w twoją stronę. Dobrze. I to jest porażka. Są na minus jeden. Będę parować. Mamy remis w tym momencie, więc więc te ciosy spotykają się ze sobą, ale żaden nie jest celny. Czy trafiłaś na godnego przeciwnika? Nie wiadomo, nie takich już kładłaś, ale w tym momencie nie dość, że ten strażnik uchylił się od twojego ciosu, to jeszcze potrafił wyprowadzić jedno z uderzeń i to dość mocnych, takich, że aż cofnęłaś się pod wrażeniem jego ciosu. Johanie, jeden ze strażników naturalnie będzie próbował zaatakować również ciebie, pchając gdzieś swoim ostrzem na wysokości korpusu, tak jak ty wcześniej bełtem przebiłeś jego towarzysza. Paruje. Nie udaje mu się to. Sparowałeś jego cios bez większego problemu, to ci daje jedną przewagę i ona jest ważna w tym momencie, ponieważ kiedy ty sparowałeś cios, widziałeś kątem oka uderzenie trzeciego ze strażników, które szło gdzieś od boku. Staram się obrócić w jego kierunku i ustawić miecz, żeby te uderzenie też zbić. I zbijasz go razem z krytycznym sukcesem. Dobra. Rzuć sobie dwa razy D100. 37 i 51. Dobrze. 37 i 51. 37 to będzie prawa ręka w takim razie. Gdzieś ten cios ześlizguje się po mieczu. I 51 powiedziałaś, tak? Tak, zgadza się. Miecze ścierają się ze sobą i w pewnym momencie ostrzem twojego miecza blokujesz dwa ciosy. Wyprowadzasz pchnięcie, raczej odpychasz swoich przeciwników, próbując wyrwać się z tego klinczu, kiedy ich miecze pod wpływem tej siły i impetu zderzają się ze sobą, a następnie rozchodzą gdzieś na bok i jeden z nich trafia drugiego prosto w ramię. Mężczyzna krzyczy z bólu, upuszczając broń na ziemię, wyrzucając ją i widzisz w tym momencie, jak kawał mięsa odchodzi od jego skóry na ramieniu, od jego kości, przepraszam, do tego stopnia, że gdyby nie jucha, która bucha z jego ramienia, to prawdopodobnie widać by było krew. To jest kolejny punkt przewagi dla ciebie w tym momencie. Ja jeszcze rzucę sobie za tego strażnika. Jeden rzut. I to jest krytyczna porażka. Krytyczna porażka strażnika, który trzymając się za swoje ramię i widząc krew, odpływa, mdleje, zwalając się niemalże u twoich stóp, Johann, do tego stopnia, że musisz jakby wyjść z tego klinczu, z tego bliskiego dystansu, odskoczyć, ale będziecie teraz walczyć ze swoim przeciwnikiem nad trupem jednego z kolegów. I to twoja kolej, bo wchodzimy do drugiej rundy, Johanie. Co zamierzasz zrobić? Mhm. Czy uda mi się dobyć drugiego miecza i zaatakować w tej samej rundzie? Uda ci się. Mhm. No to ja wyciągam drugi miecz prowadzony furią Sigmara i atakuję najbliższego. I to jest na plus 20. Dobra, ja jeszcze będę próbował z jego strony zbić ten cios oczywiście. Oj, przepraszam, nie rzuciłem z broni. Nie ma znaczenia, i tak masz krytyczny sukces, więc szkoda by było tracić ten rzut. On ma porażkę, więc powtórzmy sobie to. Powtórzmy sobie ten dwukrotny rzut na D100. 18 i 55. I Johann sobie bardzo dobrze radzi dzisiaj. 18 i 55. To Sigmar prowadzi moje ramię. Dobrze. Sigmar prowadzi twoje ramię, w które trafiasz tego drugiego mężczyznę. I to jest ciekawe, ponieważ to jest analogiczna rana. Jakby widząc pierwsze uderzenie, teraz poprawiasz temu drugiemu. Głośny trzask. Kiedy twoje ostrze przebija pancerz tego mężczyzny, a następnie twoje uderzenie niczym tasak ucina jego rękę gdzieś na wysokości ramienia, może gdzieś koło łokcia. Mężczyzna nie odpływa. Mężczyzna w momencie, gdy pada na ziemię, praktycznie jest już martwy. I to, co dzieje się na tej baszcie, zdaje się być czymś w rodzaju egzekucji, którą tutaj prowadzicie. Kirsten, jedyny strażnik, który został, próbuje teraz jeszcze walczyć z tobą. Z pewnością widząc przerażenie w jego oczach, przy jego hełmie, wiesz, że gdyby mógł, to by uciekł. Ale on nie ma gdzie uciec. Jedyną alternatywą jest rzucenie się może gdzieś z tej baszty. Głęboko w czeluść. Co robisz? Atakuję go, kończąc, dając mu to ułaskawienie w formie śmierci. Mam nadzieję. Wiesz, jak to się kończy zazwyczaj, kiedy mówisz takie słowa, ale proszę, żebyś rzuciła. Ale ja to przerzucę, wykorzystując punkt od marchewki. Dobrze. I wygląda to tak, że macie remis w tym momencie, więc dochodzi do klinczu. Kolejny raz. Zdarzacie się ze sobą. Mężczyzna odpycha cię od siebie, robiąc 2-3 kroki w tył i teraz mierzy mieczem to w stronę Johanna, to w stronę Kirsten, przypierając się niemalże do jednej z blanek. Jeszcze jeden krok, jakieś pchnięcie i przewinąłby się praktycznie całkowicie przez mur i spadł w czeluść. Johann, Randolf, twoja kolej, więc wydaje mi się, że to jest moment, w którym ty wchodzisz. Wchodzisz do tej baszty i widzisz ciała dwóch strażników poległych w tym momencie i niemalże plamę czarno-czerwonej juchy, która teraz zmywana deszczem płynie wśród tych kamieni. Więc chcę minąć swoich towarzyszy i jakby spróbować dokończyć tego przeciwnika jak najszybciej, by dać tutaj drogę wejścia Sigrid i jej ludziom. Dobrze, w takim razie chciałbym, żebyś zaatakował z modyfikatorem plus 10. Mamy 4 punkty sukcesu, a twój przeciwnik ma porażkę. To nie jest lewa noga. Od lewej nogi się zaczęło, gdy dwoma rękami złapałeś za swój miecz i przeciągnąłeś od linii uda, przez korpus, przez klatkę piersiową, aż po obojczyk. Znowu coś chrzęsnęło, coś gruchnęło, i mężczyzna, może nie rozpłatany, ale przecięty dość mocno, z przerażeniem w swoich oczach, widząc jeszcze ciebie, kapłana Mora, który przyszedł tutaj, aby odebrać jego życie, opada na kolana, a następnie gdzieś na bok, całkowicie bez życia. Zapanowuje cisza. Całkowita cisza. Dookoła was. No, Johanie. Dobrze. Dobrze ci poszło. Nawet nie narobili tyle hałasu. To najważniejsze. Ja tak oddycham ciężko. No dobrze. Jaki mamy plan, żeby powiadomić Sigrid, że wolna droga? Ja podchodzę do Blanek, jakby chcąc się jak najbardziej tak wysunąć, będąc dobrze widocznym, i rozglądam się jakby za właśnie być może teraz, po tym, gdy ten odgłos, który miał zwabić do nas strażników, wybrzmiał i być może był słyszalny. I tak nawet jak wspomniałeś, że mógłby być to swoistego rodzaju sygnał dla Sigrid i jej ludzi. Liczę właśnie na to, że gdzieś może ich ujrzę. Gdzieś na linii krzewów, tam gdzie wcześniej spadł strażnik zrzucony przez Johanna, gdy wy przywiązywaliście linę, spośród tych krzewów, w opadach deszczu, który powoli zmienia się w rzęsisty, zauważasz, Randulfie, najpierw głowę, później rękę i część korpusu jednego z ludzi, Sigrid, który, wystawiając ją tylko delikatnie gdzieś w waszą stronę, jakby unosi ją wzwyż, żeby pokazać, że są tutaj. Ja również pokazuję jakby w geście, może w drugą stronę, pokazuję tak jakby do siebie, żeby, że droga wolna, no nie wiem, myślę, że zrozumieją, co mam na myśli tutaj tym gestem. Bez żadnego problemu. Myślę, że chwilę później zauważycie, już cała wasza trójka zauważy, że ludzie, wolni ludzie z Wittgendorfu zaczynają wspinać się po śliskich ścianach zamku, dolnego zamku rodziny von Wittgenstein. Nie jest ich za dużo. Może 16? 15? Ci, którzy nie poszli z wami, aby urządzić zasadzkę na oddział Kraca. Wśród nich są też kobiety, są nastolatkowie, młodzieńcy, którzy musieli chwycić za broń, kiedy ich ojcowie zginęli w tamtej zasadzce. Ludzie nie do końca zdolni do walki, ale ci, którzy zdecydowali się pójść razem z wami i razem z Sigrid, którą też dostrzegacie. Tą, która wspina się po murach. Niestety... Ja bym chciała wobec tego zejść i do nich pomóc im wchodzić, przyspieszyć to czym prędzej, zabezpieczyć, żeby przypadkiem żaden z nich nie zsunął się po murach. I jak to widzisz? Oni wchodzą po linach. Jak chcesz tam zejść? Gdzie chciałabyś zejść? Do tego pomieszczenia, do którego nie będą wchodzić. Aha, dobrze. W porządku. To nie ma problemu. Możemy przyjąć, że nawet spotkacie się za chwilę gdzieś tam przy tych linach, które przywiązaliście przy murach, i cała grupa kilkunastu osób pojawi się tutaj z wami. Nie będzie wśród nich Hildy. Hildy, która była ranna podczas waszego ostatniego spotkania i jeszcze nie wydobrzała. W końcu ktoś też musiał zostać i zabezpieczać obóz. Wyczyściliśmy cały zamek, cały dolny zamek, powiem naturalnie. Nie wiemy, czy cały dolny, Kirsten, wiemy tylko o tej baszcie. No. Tak się przynajmniej wydaje, ale widzieliśmy służących i w jednej z czop albo tego, co po niej zostało, o tam są ludzie. Dobra robota. To, czy to są na pewno ludzie? Dobra robota, mówili Sigrid. Na dolnym zamku jest sporo mutantów. Na razie nie wszyscy nas zaatakowali, natomiast miejcie się na baczności. Co masz na myśli, mówiąc mutantów? Ludzi, którzy zostali wystawieni na złe siły mrocznych potęg. Niektórzy mają dodatkową rękę, oko, niektórzy mają jakieś kończyny zwierzęce, abominacje. Są tu ludzie, którzy schronili się w trakcie burzy, która miała miejsce 2 lata temu i prawdopodobnie postradali zmysły, licząc na to, że pani zamku puści ich na górną jego część. I są tutaj do teraz? Od 2 lat. Dokładnie. Dobrze, będziemy na nich uważać. Wydaje mi się, że w strażnicach Sigrid wskazuje strażnicę na przeciwległym końcu zamku dolnego, kolejnej bramy prowadzącej w stronę tego, za właściwej części zamku, w stronę zamku górnego. Wydaje mi się, że tam też są strażnicy i to jest ich lwia część. Niestety chciałabym, żeby zamku dolnego broniła 4 strażników, czy też 5, licząc tego, którego zrzuciliście, ale tak łatwo nie będzie. Wydaje mi się, że musimy ściągnąć w te miejsce jak najwięcej z nich, a następnie próbować odbierać ich ataki, dając wam możliwość przejścia na zamek górny. Sigrid, w tej baszcie tutaj sama zobacz. Ciężkie włócznie, kusze, może wykorzystać to jako zasadzkę, pierwsze uderzenie. Wykorzystamy, stworzymy jakąś linię obrony. Szkoda, że kobieta zatrzymuje się przy jednym z kotłów. Szkoda, że nie mamy czegoś, czym moglibyśmy ich poczęstować tutaj. Dobrze. Podzielę moich ludzi. W jednej grupie będę przewodzić ja i druga. Druga będzie miała za zadanie utrzymać tutaj główną bramę na wypadek ucieczki. Ja pójdę przywołać te wszystkie zło, które czai się tutaj. Może przy odrobinie szczęścia uda nam się zająć zewnętrzną strażnicę tu na dolnym zamku i poczekać na jakiś dobry moment. Ale to oznacza, że musimy się rozdzielić. Musimy wszcząć alarm, a wy musicie być szybcy. Jeśli dojdzie do walki, proszę, nie włączajcie się w nią. Po to tu jesteśmy, żeby spróbować dać wam te szanse, abyście dotarli na zamek górny, abyście ucięli łeb temu największemu zagrożeniu, byście wyzwolili Wittgendorf i jego okolice spod jarzma tej przeklętej rodziny. Dobrze. Im szybciej dostaniemy się na górny zamek, tym szybciej będziemy mogli próbować zakończyć ten koszmar. Jeżeli coś pójdzie nie tak, nie wahajcie się, po prostu wykonać odwrót. Jeśli my już będziemy na górnym zamku, chyba tak będzie najrozsądniej niż stracić wszystkich ludzi. Nie wiemy, ilu jeszcze tutaj w dolnej części może ich się znajdować. Będziemy czekać. Poczekamy tyle, ile będziemy mogli. Odeprzemy ich, pokonamy. Wiemy, że część z nas polegnie. Ale nie zostawimy was tam odciętych. Poczekamy przez jakiś czas. A jeśli nie wrócicie, będę to czuła. Będę o tym wiedzieć. Wtedy spróbujemy się wycofać. W porządku, ale nie chciałabym, byście w oczekiwaniu na nas ginęli tutaj. My też wiele rzeczy byśmy nie chcieli, Kirsten, ale to nie są czasy, w których wszyscy nawzajem spełniamy swoje życzenia. Wittgendorf cierpi od wielu lat. Od 120. I to jest jedyna okazja w przeciągu tych 120 lat, jedyny promień nadziei, od którego się nie odwrócimy. Nie zaprzestaniemy tylko dlatego, że ktoś może zginąć. Pójdziemy na śmierć, choćby i dla tej tej jedynej nadziei, którą w tym momencie dla nas jesteście. A kiedy mówię, że będę wiedziała, mam na myśli to. Kobieta ściąga naszyjnik z kłów, który ma na swojej szyi, a następnie w związku z tym, że ty ostatnio do niej mówiłaś, Kirsten, nakłada go na twoją głowę, przez twoją głowę na twoją szyję. Teraz będę pewna już w 100%. Musimy się pospieszyć. Zejdziemy razem z wami. Część z nas. Przyjmiemy uderzenie przy strażnicy, a w tym czasie wy będziecie musieli przebić się przez most w stronę Zamku Głównego. Nie możemy zwlekać i dopuścić do sytuacji, kiedy most zostanie podniesiony. Wtedy Zamek Górny odetnie się całkowicie i nic nas już do niego nie doprowadzi. Dobrze. Więc mamy plan. Teraz czas na jego realizację. Mam jeszcze jedno pytanie. Pytaj więc. Co było w jaskiniach? Potwór. Bestia, która żwiła się wszystkim, co tam schodziło, ale już jej nie ma. Tego, co mówił, był niegdyś drwalem. Zmutowane olbrzymie szczury i groza. I strumień, którego woda była tak lodowata, że zamarzała, że ktoś, kto na niej wszedł, zamarzał niemalże od razu. Drwal nazywał się Brutak. Nie wiem, czy to imię coś ci mówi. Tak się przynajmniej nazywał. Sam. Podobno miał rodzinę, którą zamordował, później zjadł. Był taki człowiek w Wittgendorfie. Dawno temu. Dawno temu. To prawda. Zamordował swoją rodzinę, a potem uciekł. Wyniósł się. Nie sądziłam, że uciekł do tej jaskini. Przynieśliście ukojenie jego duszy? Cokolwiek z niej zostało, tak. Wysłałam kilka osób na zwiat, aby sprawdziły, czy tam w wodzie znajduje się wasza barka. Mam nadzieję, że kiedy już wrócimy do Wittgendorfu, pozostali z moich ludzi będą mieli dla was dobre wiadomości. I my mamy taką nadzieję. A dopóki ją mamy, jest szansa, że to całe szaleństwo może się skończyć. Dobrze, nie traćmy czasu, masz rację. Zajmiemy się otwarciem wrot tutaj, aby można było ewentualnie przez nie uciec, a my zejdziemy na dół. Ludzie, dozbrójcie się, czeka nas ciężka walka, ale rozmawialiśmy już o tym. Wszyscy wiemy, po co tutaj jesteśmy. Przyjmiemy uderzenie tych plugawców i więcej, odeprzemy ich. Matka Ria razem z ojcem Talem poprowadzą nas do zwycięstwa. Nie bójcie się. To oni winni się bać. Za to, co zrobili. I za to, co robili przez ostatnie lata. Spieszmy się. Dobrze. Ruszamy na dół. Sigrid klaszcze w dłonie i popędzając swoich ludzi zaczyna ruszać. A ludzie mkną przez korytarze, po drabinach, ruszają po murze, wcześniej pytając za dodatkowe wyposażenie, dozbrajając się na prędce. Wśród padającego deszczu pod bramą główną ustawi się jeden z pododdziałów, odpowiedzialny za otwarcie wrót, które w końcu z głośnym skrzypnięciem zaczną to robić, a oddział Sigrid popędzi wprost w stronę zewnętrznej strażnicy, gdzie po wybrzmieniu alarmu, tak jak chciała Sigrid, powoli wychodzić z niej. Będą pierwsi obrońcy zamku Wittgenstein. Wychodzić będą z jednego z budynków, tego, który przedstawiłem wam na poprzednim naszym spotkaniu, który na wysokości parteru nie posiada drzwi. Trzeba zejść po schodach, tak naprawdę od wysokości murów, aby w ogóle się do niego dostać. My mamy małą mapę, więc to jest moja podpowiedź dla was i to jest budynek, który oznaczony jest cyframi, czy też liczbami od 14 do 18. To jest ten. Żołnierze zaczną ustawiać się na trochę poniżej kamiennych schodów, czekając na rozpoczęcie walki. Wszędzie dookoła, na dolnym zamku, poczną odpowiadać pomniejsze uderzenia dzwonów. Ale takie, które będą ledwo przebijały się przez kolejne odgłosy burzy, tak jak już powiedziałem. Brama za nimi, za tymi obrońcami zamku Wittgenstein, jest otwarta i prowadzi przez szeroki most zwodzony, którego części podnoszą się zarówno od strony zamku dolnego, jak i górnego, ale w tym momencie ani drgną. Wy możemy przyjąć, że też zeszliście po schodach nieco niżej. W tym momencie walka ma swój początek. Dwa oddziały zderzają się ze sobą i w tym momencie słyszycie ten klincz, uderzenie broni o siebie, pierwsze krzyki, tumult, uderzenia trafione i nietrafione, kiedy strażnicy wymieniają się ciosami wraz z wolnymi ludźmi. No teraz nasza szansa, chodźcie. Tak, nie tracimy czasu. Ruszamy. Kirsten rzuca się biegiem w stronę tego mostu. Jeżeli gdzieś na jej drodze stanie strażnik, staną obrońcy zamku, to nie zawaha się i biegnąc będzie próbowała oddać cios, trafić. Dobrze. Zbiegacie po schodach, a następnie ruszacie, niemalże próbując okrążyć walczących na dziedzińcu obrońców i wolnych ludzi. Walka rozgorzała. Gdy wbiegacie po kamiennych schodach na pierwsze podwyższenie, po prawej stronie drzwi od dużej baszty zaczynają się otwierać, wzburzając tumany kurzu, które bardzo szybko opadają z powrotem na ziemię pod nawałą deszczu. To ty, Randulfie, chcąc nie chcąc, wyczuwasz coś. Coś z tej baszty. Bo pośród zgiełku na placu, wciąż słysząc te odgłosy walki, pośród opadającego kurzu rozniesie się głos. Kto śmie wchodzić nieproszony na dolny zamek mej pani? Z szarego, niewyraźnego kształtu, z ciemności, zaczną rysować się kształty trzech szkieletów, pokracznie kroczących przed jednym, ubranym w zbroję kolczą, wiszącą tylko na pozbawionych mięsa i ścięgien kościach. Macie jedną możliwość, może nawet dwie. Możecie się zatrzymać i możecie z nimi walczyć, a możecie przebiec i ruszyć w te pędy na zamek górny. Cholery, nie umarli. Gdzie to? Nie zostawię tych ludzi tutaj. Tego się nie spodziewaliśmy i Sigrid też na pewno. Dokładnie. I oni mogą ich zmasakrować, a do tego nie możemy przecież dopuścić. Co robicie? Wobec tego ruszamy na nieumarłych. Dobrze. Wiedziałem, że tak szybko dojdzie do kolejnej walki, ale zrobimy to. Zaczniemy od inicjatywy kolejny raz. Pozwólcie, że teraz sobie coś... A? I wykonam żółty. Dobra. Randolf, i ty masz krytyczny sukces jako pierwszy w tym momencie. Następnie będzie miała swoją kolejkę Kirsten. Johann jest daleko. Będzie będą zwykłe szkielety. Będzie ich kapitan. I dopiero potem będzie Johann, z tego co widzę. Randolfie, więc zatrzymałeś się praktycznie jak wryty w pewnym momencie. Wypowiedziałeś te słowa, ale co z tym zrobisz? Co będzie twoim krokiem? Ja zbliżam się do nich pewnym krokiem. Nie chcę atakować. Trzymam w dłoni, w prawej dłoni miecz, jednak nie będę chciał tutaj walczyć w zwarciu. Próbuję podejść na taką odległość, by wiedzieć, że łaska i moc Mora będzie w stanie mi w jakiś sposób pomóc. I chcę użyć błogosławieństwa. To jest cud zniszczenia żywieńca. Staję przed nimi i lewą dłoń jakby wyciągam w ich kierunku, ściskając ją w pięść i wykrzykuję słowa Nigros, Circules Mor. Rzuć w takim razie. W międzyczasie Ruda od Galroga otrzymujesz ułatwienie plus 20 do następnego rzutu. Dziękuję. Dobrze. Randolfie, i tu mamy sukces twojego błogosławieństwa. Według niego z całą swoją mocą nadaną przez Mora zamierzasz wypędzić nieumarłych, zmieść ich z powierzchni ziemi. Gdy stoicie obok kapłana, zauważacie, że jego ciało zaczyna pokrywać czarny ogień, który rozrasta się, emanuje, wybucha w pewnym momencie i pochłania ofiary. Wszystkie te cele mają cechę stworzenia ożywieniec. I otrzymują 1d10 obrażeń ignorujących pancerz oraz bonus wytrzymałości. Proszę, żebyś rzucił sobie d10. Trzy razy, tak? Rzucić od razu? Może rzucić raz po prostu i tyle odbierzemy wszystkim. Mhm. 6. Dobra. Pokrywając się czarnym ogniem, szkielety zaczynają wykręcać się w różne strony. Tak samo ich kapitan, który w pewnym momencie wyciąga swoją kościstą dłoń daleko przed siebie, krzycząc nie! Nie teraz! Jednakże pokryty czarnym ogniem przyklęka praktycznie na jedno kolano i momentalnie od razu podnosi się, gdy ogień mija, gdy ogień zaczyna schodzić z jego kościstego ciała, zostawiając uszczerbek, zostawiając ciemne plamy. Odczuli to zdecydowanie. Jeśli mogliby czuć ból, powiedziałbym, że ich to bolało, ale to całkowicie inna sprawa. Kirsten. Kirsten na pewno zaszarżuje na kapitana, na sierżanta z okrzykiem za Wittgendorf i ruszy go, by go zaatakować. Dobrze. A, nie rzuciłam na plus 20. Rzuciłaś na plus 20, czy nie? Nie rzuciłam, zapomniałam. Więc jest 85. Dobra. Ale ty masz 7 punktów sukcesu tak naprawdę, bo to jest 85, on ma tylko 5 i to normalnie byłby remis w tym momencie, jednak zadajesz i to 12 punktów obrażeń gdzieś w korpus, ignorując oczywiście jego pancerz jakikolwiek. Dobra. Przecinasz jego zbroję, ciemną zbroję niczym masło, rozcinając jego żebra, które wypadają z tego korpusu, z tego szkieletu. Odpadają gdzieś na boki, pryskając wręcz. Jednakże słyszysz stłumiony głęboko gdzieś śmiech, który tylko go podjudza, jakby był gotowy do dalszej walki, jakby był gotowy do wyprowadzenia ciosu. Ale to nie on w tym momencie będzie wyprowadzał cios, a szkielety. Szkielety, które go otoczyły. Szkielety są 3, więc jeden z nich będzie walczył z tobą, Kirsten, a 2 podejdą do Randolfa. Pierwszy z tych szkieletów będzie próbował wyprowadzić cios swoim zakrzywionym mieczem. Ty masz oczywiście modyfikator. Plus 10 w tym momencie. Będę próbować sparować jego. Pierwszy atakuje Kirsten, żebyśmy byli... Z broni to się rzuca, prawda? Randolfie. Dobrze. Chyba nam Randolfa ścięło. Chyba tak. Jestem już. Jesteś. Dobrze. Randolfie. Z Kirsten walczy ten szkielet na razie. Dobrze. Nie z tobą. Ja dobra. Naturalnie paruję. I mamy pierwszą porażkę. Pierwszy cios, który dojdzie, jeżeli nie przerzucisz go. Nie przerzucę go. Chociaż nie, przerzucę go. Przerzucam go jednak. To by była lewa noga za 12. Przerzucam. Proszę. I bez żadnego problemu zbijasz ten cios w bok, zyskując kolejną przewagę. I w tym momencie 2 ze szkieletów dochodzą do ciebie, Randolfie, i pierwszy z nich będzie próbował zaatakować. I ma krytyczną porażkę. Ale proszę ciebie o rzut kontrujący. Dobrze. Spróbuję to sparować. Mam plus 10, rozumiem, tak? W tym momencie? No tak, za... Nie wiem, jak jest interpretowane rzucenie cudu. Ty się nie poruszyłeś, ty zostałeś, to oni podeszli do ciebie. Okay. Więc dobrze, tak, więc uznajmy, że masz plus 10, że masz tą przewagę. No również porażka. Porażka, ale dużo mniejsza niż on, ponieważ szkielet, krocząc w swoją stronę, dość niepewnie, zaczyna się rozpadać, kiedy ogień, który wysłałeś jeszcze chwilę temu w jego stronę, zaczyna zżerać go praktycznie od środka. I w tym momencie drobiny i części kości eksplodują na boki, tak że musisz niemalże swoją twarz zasłonić ręką, osłonić się przed wirującymi fragmentami szkieletu. Drugi z nich jednak wciąż stoi na swoich kończynach i będzie próbował wykonać zamach prosto w twoją stronę, a ty masz w tym momencie 2 przewagi, czyli plus 20. Z jego strony to jest minus 1. Ponownie będę próbować prowadzić. I parujesz, bo masz minus 0, ale udaje ci się ten cios zbić swoim uderzeniem krótkiego miecza. Dość mocno wybijasz te uderzenie do góry. Gdyby to był zwykły człowiek, pewnie zabolałaby go ręka. Dość mocno w nadgarstku przeszedłby przez nią prąd, ale tak się w tym razem nie dzieje i ta ręka bardzo szybko wraca do poprzedniego stanu. Gotowa już niedługo wyprowadzić cios. Ale obok ciebie, Kirsten, jest jeszcze ten kapitan. Kapitan szkieletów, który śmiejąc się gorzko unosi swój półtoraręczny miecz, próbując ściąć cię jednym ciosem. Naturalnie paruje. Na plus 10 dalej? Czy plus 20 już? Ty musisz kontrolować przewagi, bo ja nie jestem w stanie. Nie, plus 20 wobec tego. Tak mi się wydaje. To jest za mało. Dobrze, przerzucę to jeszcze raz. Cios, który miał skrócić cię o głowę, chybia tego celu, bo mimo, że rzucasz na naparowanie, uznajmy, że unikasz go, po prostu przykucnęłaś przed tym uderzeniem, całkowicie mijając się z twoim przeciwnikiem. I teraz dopiero do walki dołącza Johann, stojący wcześniej te 2 metry z tyłu. Ja bym chciał dobyć obu mieczy i zaszarżować kapitana. Dobra, w porządku. Mamy plus 10 w tym momencie do rzutu. Dobra. Coś mi Discord was przycina dzisiaj chyba. No mi też tak, jest. Tak, ścina lekko. No. Dobra. To jest cios w korpus. To jest cios w korpus za 9. Zaraz będziesz jeszcze wyprowadzał kolejny cios. Kiedy przecinasz ostrzem swojego miecza i jego żebra tak samo, wybijając gdzieś dysk, czy też część kręgów tego szkieletu, ale ciężko jest pozbawić życia coś, co już dawno nie żyje i Randolf wie to doskonale. Drugi cios w takim razie, Johanie. To jest tak, że ten wynik zostaje, tak. Tylko się zamienia i z 47 robi się 74, no i mam minus 20 za to, że nie mam obręczności, czyli minus 10, czyli wychodzi na to, że mam 74 versus, ja sobie to zwizualizuję, będzie mi może wygodniej, 78, czyli 88. Nie, przepraszam, 68. Więc mam minus jeden sukces. On ma +1 w tym momencie, więc zbija jakby twoją przewagę, wygrywając swój test. Tak. Odbija twój cios, ten cios nie dochodzi do niego, więc on dostaje modyfikator dodatkowy i rozpoczynamy od nowa naszą rundę. Randolfie, od ciebie. I ty w tym momencie walczysz z jednym szkieletem. Będę ponownie jakby lewą dłonią ściskam swój amulet, a drugą chcę wyprowadzić z niego jak najmocniejsze, z pełną furią uderzenie, które... Proszę bardzo. Nie musisz tego robić. Bo ty masz -0, a on ma -6. On ma krytyczną porażkę. I nie wiadomo, czy to spojrzenie Mora, jego łaska, czy też niemożność tych szkieletów, tych nieumarłych, przebicia się przez aurę, która cię otacza, sprawia, że szkielet ten w tym momencie praktycznie całkowicie zamiera i nie broni się, gdy ty wyprowadzasz swój cios. Cios, który trafia go gdzieś na wysokości kręgów szyjnych i skraca go o głowę. Czaszka, która ulatuje w tym momencie w powietrze, koziołkując gdzieś, gaśnie. To zło, które ją wypełniało, to zło, które ją napędzało wciąż do szerzenia śmierci, ulatuje. A kości rozsypują się praktycznie całkowicie. Kirsten. Teraz ty. Ja naturalnie próbuję zabić kapitana. Bo jeszcze z tobą walczy jeden szkielet, przypominam. Aha. Pamiętaj. Nie, mimo wszystko ja będę atakowała Hegla. jego. Mhm. Dobrze. Nie idzie mi w tym momencie dzisiaj jako wasi przeciwnicy, ponieważ mam kolejną krytyczną porażkę. A ty masz bardzo wysoki sukces. I tę krytyczną porażkę, tak samo jak w przypadku ciosu, który wyprowadził wcześniej Randolf. Nie będziemy rzucać na żadną tabelę, tylko pogorszymy po prostu jego obronę. Obronę, która jest dziurawa. Obronę, która może polegała na jego klatce piersiowej, którą tak ciężko było rozbić, zniszczyć, zetrzeć w pył. Ale kiedy barakul przebija się przez jego linię obrony, a ostrze grzęźnie gdzieś w czaszce, wbijając się między nos a oczodół, rozrywa ją praktycznie w pół, gdy pęka ona całkowicie, a szkielet, rozsypując się powoli, opada na kolana, a następnie rozlatuje się w części i tylko na barakulu zostaje ta pęknięta czaszka, która teraz już nic nie znaczy. U twoich stóp, Kirsten, spoczywają kości, spoczywa miecz półtoraręczny i zbroja. W tym momencie, gdy kapitan szkieletów rozpadł się, to samo stało się z pozostałymi szkieletami. Zostały starte w proch. Za wami, za waszymi plecami wciąż gorzała walka, a na zewnętrznej strażnicy począł się nieść alarm, dużo głośniejszy, dużo bardziej donośny. W tym momencie dostrzegliście, jak powoli ten most zwodzony zaczyna się podnosić. Drgnął. Zaczyna powoli iść do góry. Biegiem, szybko. Rzucamy się wszyscy. Tak, ile sił. Jak najbardziej. Dobrze. Myślę, że gdy ruszacie w te pędy, w stronę zewnętrznej strażnicy, a następnie w stronę zamku górnego, błysk przecina powietrze. Wiatr dudni dość mocno, a most zwodzony skrzypi, gdy po nim biegniecie. Wieża strażnicza zamku wewnętrznego, czy też zamku górnego wygląda podobnie do tej za waszymi plecami. Dwie wieżyczki z otworami strzelniczymi dla kuszników i otwarta brama. Coś, co nie jest obsadzone przez strażników. Nie ma ich tutaj. Być może wszyscy są na zamku dolnym. Już praktycznie widzicie dwa pokoiki dla kuszników. Puste. Wypełnione workami i beczkami. Nie wiadomo, co skrywają tak naprawdę. Ale wy, przebiegając przez jedną część mostu zwodzonego na ziemię, na ubitą skałę, musicie w tym momencie wykonać skok, żeby złapać się mostu zwodzonego, tej drugiej jego części, a następnie wspiąć się już na nieco unoszące się drewno i wskoczyć do zamku górnego. Proszę was o wykonanie testu atletyki z modyfikatorem plus 20. Dwa krytyczne sukcesy i porażka. Ja bym chciał spalić punkt bohatera, żeby przeskoczyć. Dobrze, czyli to będą trzy krytyczne sukcesy tak naprawdę. Proszę, Johanie, żebyś odjął sobie. Coś mamy teraz. Ciekawe powiedzenia związane z tymi punktami bohatera. Przepraszam najmocniej. Spal sobie ten jeden punkt bohatera w momencie, gdy rzucacie się jak jeden mąż w tym momencie na podnoszący się most zwodzony. Chwytacie się go i przez chwilę jeszcze poruszacie się do góry, ale siłą własnych mięśni i pomagając sobie nawzajem wspinacie się na niego. Wspinacie się na niego tylko po to, żeby chwilę później zjechać po tym śliskim drewnie wprost na zamek górny. I zanim przejdziemy do zamku górnego, zaproszę was na parę minut przerwy standardowo. Kochani, wracamy po przerwie. Wejściu na dziedziniec główny zamku górnego towarzyszy coś w rodzaju poczucia pustki. Błotnista ścieżka prowadzi do szerokich, 3 raptem schodów, bardzo długich, które wspinając się kończą się kamiennym dziedzińcem. Dość analogicznie do tego, co widzieliście wcześniej, co widzieliście na Zamku Dolnym. Po waszej lewej stronie wznosi się przerażający, wzniesiony z czarnego kamienia zamek Wittgenstein. Ta część, w której rezyduje rodzina. Jego strzeliste, wysokie wieżyczki odznaczają się na tle ciemnego nieba w chwilach wyładowań atmosferycznych, gdy kolejna błyskawica przecina niebo. Na budynkach Zamku Górnego, murach oraz bramie zaczynają zasiadać kolejne ptaki, czarne, wrony. Obsiadają praktycznie wszystko, lądując jeden za drugim. Niektóre z nich podrywają się w końcu do lotu i przelatują nad waszymi głowami przez cały dziedziniec, wlatują wprost przez otwarte okno do zamku. To wrony, nie kruki. Ale są jednak większe od zwykłych wron. Większe od typowych wron, nawet większe od kruków. Czy to kolejny etap mutacji? Nie wiadomo. Zanim jednak dotrzecie do schodów, po waszej lewej stronie maluje się obraz dziwnego pomieszczenia. Wzniesione ono zostało z paneli szklanych, które teraz jednak przyjmują barwę ciemnej zieleni. Gdzieś jakby z tego pomieszczenia wydobywał się harczący ptasi trel. Kopuła, jaką zwieńczona jest szklana budowla, popękała, a wewnątrz zauważyć możecie cienie wielkich, przerośniętych paproci. Z prawej zaś strony na planie prostokąta wznosi się 2-metrowy, kamienny mur, który porośnięty został poskręcanymi pnączami zakończonymi roślinnymi dłońmi, dosłownie roślinami, które przypominają dłonie, które falują, zaciskając się cały czas i otwierając. Na samym środku dziedzińca znajduje się jama, długa i szeroka na kilkanaście metrów, w głąb której prowadzi przedłużenie zamkowych schodów. Reszta jednak jest praktycznie niewidoczna w tym momencie dla was, bo musielibyście podejść nieco bliżej. Na dziedzińcu znajduje się jeszcze kilka budowli. Wśród nich dość posępnie wyglądająca, wolno stojąca wieża, do której prowadzą stare, wytarte schody, z których części kamienia odłupały się. Schody zwieńczone starymi drzwiami, które kiedyś lśniły farbą. Teraz farba ta niemalże odchodzi od drewna, jest popękana, pojawiły się na niej bąble. Statusem, czy też wyznacznikiem statusu ów wieży jest ledwie trzymająca się duża kołatka z brązu. Ale to nadal nie wszystko. Jest tutaj także budynek o 2 piętrach, wzniesiony na planie dość prostej bryły. Przypomina on wyglądem kaplicę, poświęconą Sigmarowi, prawdopodobnie. Oprócz wejścia do Zamku Górnego, do tego głównego, prowadzącego po długich kamiennych schodach, przy całej budowli znajduje się coś na wzór dobudówki, która często służy jako pomieszczenia dla służby. Nie musicie być szlachtą, żeby to zrozumieć, żeby to rozczytać. Także służący nie powinni wchodzić do zamku tymi samymi drzwiami, co rodzina panująca. I tak maluje się ten obraz. Tak maluje się obraz górnej części Zamku von Wittgenstein. Musimy sprawdzić większość tych pomieszczeń. Tylko bogowie wiedzą, gdzie mogą ukrywać ten spaczeń, którego poszukujemy. Zakładam, że Lady Margritte na pewno ma go gdzieś blisko siebie. Może być. Niemniej jednak sprawdziłbym większość tego, co tutaj możemy znaleźć i przeszukać. Zgadzam się z Randolfem. Może też znajdziemy coś, co nas pomoże w walce, albo następny ślad, może coś, co nam pomoże w Middenheim. W takim razie zaczynamy od tutaj, od tych baszt? Tak. Idziemy dalej. Musimy sprawdzić i ewentualnie pozbyć się tych, których możemy później zastać na naszych plecach. No dobrze, no to ruszajmy w takim razie. Zaczynacie od baszt, które tak praktycznie przekroczyliście już. Tak jak wcześniej wam powiedziałem, dostrzegliście dużo wcześniej już te dwa małe pokoiki dla kuszników. Niemalże wizjery, przez które, gdyby były te wieże obsadzone, mogliby was ostrzelać, gdy biegliście po moście zwodzonym. Te pomieszczenia, te baszty są jednak puste. W środku znajdujecie analogiczne pomieszczenia dwóch baszt, wypełnione workami i beczkami, z których czuć smród zgniłego jedzenia, ale także dość wysoce sfermentowanego piwa. Na piętro każdej z baszt prowadzą schody. Nie ma tutaj żadnej drabiny. Na piętrze znów baszty łączą się ze sobą. Nie ma tutaj jednak otworów do rzucania włóczni, nie ma tutaj otworów do wylewania wrzącego oleju. Jest natomiast mechanizm, kołowrót do opuszczania i podnoszenia mostu zwodzonego. Wszystko pokryte jest rdzą, a do obsługi takiego wielkiego kołowrotu potrzebna byłaby siła całej waszej trójki. I to nawet mogłoby zabraknąć. Nie wiadomo więc, kto obsłużył to. Być może te mechanizmy są w jakiś sposób magicznie sprzężone. Może ktoś zrobił to z Zamku Dolnego, albo sam Sigmar wie, może z wnętrza zamku. Jest jeszcze drugie piętro, ale na drugie piętro prowadzi drabina. I widać już od spodu, że jest to kolejna zbrojownia. Kusze, hełmy, krótkie miecze. Inne wyposażenie. Tym razem kusze są praktycznie rozlatujące się, ale są lekkie. Nie ciężkie, nie oblężnicze. Poza tym waszym krokom odpowiada jedynie echo i rozchodząca się dookoła cisza. Nikt się nie spodziewał, że ktokolwiek dojdzie przez ten most. Ewidentnie. Chcemy zobaczyć, żeby mieć pewność, że nikt się tam nie czai? Możemy, ale to wszystko jest takie puste. To jest aż za pusto. Tak, ewidentnie czai się tu coś bardzo niedobrego. Miejmy się na baczności. Ja jeszcze rzucam okiem na tą zbrojownię, o której mówiłeś. Być może łudząc się, że znajdę tutaj miecz, który będzie chociaż odrobinę w lepszym stanie niż mój, który już troszeczkę jest wysłużony. Zakładam, że tak może nie być, ale... Jeśli chciałbyś zrobić to tylko na zasadzie waloru estetycznego? Dokładnie tak. Raczej nie spodziewam się tutaj nic, co będzie... To myślę, że znajdziesz tutaj całkiem dobre miecze. One nie są pordzewiałe, nie są zakrzywione. Bądź co bądź jest to też jakiś element, na który można zwrócić uwagę, bo broń może nie dystansowa, może nie kusze, ale zarówno włócznie, które były na Zamku Dolnym, jak i miecze, które są tutaj zawieszone, są dość zadbane. Może nie jest to najlepszy stan, zdecydowanie, ale wydaje mi się, że jakiś z nich możesz zabrać, po prostu podmienić sobie. Dokładnie tak robię. Więc co dalej, moi drodzy? Ruszajmy dalej do kolejnego budynku, tudzież pomieszczenia. Na lewo? Na prawo? Może do tego na prawo jest bliżej. Dobrze. Dobrze, ruszajmy w takim razie. Kirsten z obnażonym mieczem będzie... Co on... Gdzie chciała iść te 2 kroki przed swoimi towarzyszami, jakby... Gdyby coś miało wyskoczyć, to w razie czego, żeby ona mogła stanąć na drodze. To mu niebezpieczeństwo. Właśnie... Ja też bym podkreślił, że z wyciągniętym mieczem już tutaj sprawdzamy to pomieszczenie. Ja sprawdzam to pomieszczenie jednym pizzą. Dobrze. Dla uściślenia. Chcecie ruszyć do tego otoczonego murkiem pomieszczenia tego budynku, które... Chyba tak? Tego z tymi krzewami. Co tego z tymi krzewami, tak. No właśnie o to mi chodzi. Tak. To jest ten numer 32, prawda? Tak już tak. Wychodząc. Tak. Mhm, okej. Tak sobie zrobimy, że to jest ten numer. Dobrze. Zmienię tylko muzykę. Kiedy ruszacie do zakątku dziedzińca błotnistego, ogrodzonego starym murem, wyrastającym na ponad 2,5 metra, porośniętym zielonymi pnączami. Rozczapiżone ręce cały czas falują w powietrzu, zaciskając się i przyklejone czymś w rodzaju przyssawek, naroślami w rodzaju przyssawek, trzymają się tego muru i nie chcą puścić. Ale... Gdy podchodzicie bliżej, zamknięta dotychczas brama zaskrzypi i zacznie otwierać się sama, ukazując wam wnętrze, obrzydliwe wnętrze czegoś w rodzaju ogródka. Obrzydliwe, ponieważ jest tam masa zgniłych i powykrzywianych roślin. Roślin, które kiedyś były zapasem zamkowej kuchni. Rosły tutaj warzywa i zioła. Ale w tym momencie flora, która porasta ten ogród, stała się drapieżnikiem. To ona zjada, a nie jest zjadana. Wiele zmutowanych roślin możecie dostrzec swoimi oczami. Niektóre po prostu falują na wietrze i uginają się pod wpływem deszczu. Ale nawet nie będąc, może nie czarodziejami, ale kimś o wyczulonym zmyśle magicznym, wiecie i czujecie tą niepewność, te dziwne ciarki, bo coś kieruje niektórymi roślinami. Jakby były inteligentne. Są tutaj wyblakłe, napęczniałe, purchate wręcz pomidory, cukinie itp. Wśród nich cały czas wiją się pnącza zielone, bardzo zielone, intensywnie zielone, gotowe w każdym momencie dość szybko sięgnąć i chwycić coś, co znajdzie się w zasięgu wzroku każdego, kto wejdzie choćby na kilka kroków do ogrodu. Chciałbym, żebyście przetestowali swoją percepcję z modyfikatorem plus 20. Mamy 2 sukcesy. Johanie, to jest grupowy rzut, więc nie musisz jakby mieć tutaj sukcesu. Ale Randolf i Kirsten doskonale widzą w mrokach dnia, czy też nocy, bo nie wiadomo, jaka jest konkretnie godzina, że każda z tych roślin składa się właśnie z pnączy, które chwytają, ale także i ukrytej wśród zieleni paszczy. Paszczy, która ma zęby i wrzuca tam swoje ofiary, aby zmielić je, pozbawić życia całkowicie. Gdzieś dalej, jeszcze tylko odpowiem, Gdzieś dalej, w rogu tego ogrodu, stoi mały, zawalający się drewniany budynek, całkowicie pokryty przez roślinność. Coś jak szopa na narzędzia. I nic więcej. Cofam się 2 kroki, widząc tą paszczę. Widzicie to? Nie wchodźmy tam. Co? O matko. No tak. Dobra, Sigrid chyba poradzi sobie z tym, jak już odbijemy zamek. Tak, nie ma co ryzykować. Każde miejsce tu musimy po prostu być ostrożni. O tym wszystkim podejrzewam, że te rośliny będzie trzeba spalić około ziemi. Ale teraz, nie teraz. Mamy na to czasu. Chodźmy dalej do następnego pomieszczenia. Tak. Idziemy do tego chyba niżej, tak? Zgadzacie się ze mną? Czy... Tak. Na tym samym, jeszcze na dziedzińcu tak naprawdę błotnistym, tak, na rozumiem, dziedzińcu, po przeciwległym. Mhm, dokładnie. Do tego szklanego. Jak najbardziej. Dobra. Przechodzicie wśród błota i deszczu. Wasze ubrania, zbroja, cokolwiek macie na sobie jest już przemoczone. Kaptury przyklejają się razem z włosami do waszych czuł. Spływa po was praktycznie, spływają strugi wody. Ale ruszacie na drugą stronę, na stronę przeciwległą. W stronę budynku wzniesionego ze szkła. Pomijam część, która jest skierowana do zamkowych murów, przylega do nich, bo ten budynek jakby wyrasta z murów. Tak jak wcześniej powiedziałem, te szklane panele pokryły się zielenią, stały się praktycznie nie do przejrzenia. Gdy podchodzicie bliżej, do waszych uszu dociera ten trel znowu. Widzicie dość wyraźne pęknięcia kopuły. Widzicie te wielkie paprocie, o których powiedziałem, i inne rośliny. Do środka prowadzą małe drzwi, bardziej coś w rodzaju kraty, zamykanej jedynie na skobel. Wchodzicie do środka? Ja najpierw chciałbym podejść do tych drzwi i pięścią po prostu uderzyć. Jaka będzie... Czy będzie jakakolwiek reakcja z wnętrza? Uderzasz pięścią, gdzie huk rozchodzi się, dalej rezonując w środek pomieszczenia, i coś ci odpowiada. Odpowiadają ci pełne podniecenia ptasie skrzeki. Niskie, gardłowe, harknięcia niemalże, i coś jakby w tym momencie uderzyło o podłogę, o ziemię. Gdzieś w tej ciemności. Myślicie, że warto tam wchodzić? Zacznijmy się od tych drzwi. Słyszycie to? Ja powoli się odsuwam jednak. Co tam? Wątpię, żebyśmy znaleźli tam coś przydatnego naszej misji. To są jednak rośliny, no co tam może być? Coś zaczyna zbliżać się w waszą stronę. Czujecie to, a w końcu widzicie, gdy zaczynacie się cofać, tak jak zapowiedzieliście, cienia z ciemności wychodzi pokracznie. Ptak o szkarłatnych piórach, który porusza się na 2 nogach. Ludzkich. Jednakże z jego twarzy wyrasta hakowaty dziób. Zamiast palcy mamy tylko pazury, tak samo jak i stopy, niczym u przyrośniętej kury, a z boku wyrastają pierzaste skrzydła. Ciała, twarze, po części ludzkie, porośnięte jasnymi piórami, czerwonawymi. Jakby wielobarwna papuga, ludzka papuga, stała teraz przed wami. Dość wysoka, wyższa od was. Załopocze skrzydłami i rozedrze się dość głośno, patrząc na was. Ja bym chciała wyciągnąć miecz w stronę tego stworzenia. Odejdź. Odejdź, bo zginiesz. Przypominam, że oddziela was mimo wszystko krata, ale gdy wyciągasz swoją broń jeszcze przed tą kratą, stworzenie to, łącząc znów skrzydła przy swoim ciele, zaczyna cofać się, jakby zrozumiało twój przekaz i powoli wycofuje się, ale obserwuje was bacznie, przekrzywia głowę na bok i w pewnym momencie tylko fragment jego dziobu wystaje z ciemności, gdy słysząc łopotanie skrzydeł widzicie, jak wzbija się on w powietrze i niknie w ciemności, a następnie tylko głośne skrzypnięcie jakiejś żerdzi sygnalizuje, że osiadł prawdopodobnie na grzędzie. Każde miejsce. Wszystko to już zmutowało. Oddziaływanie z patrzenia działa na każdy organizm, który znajdował się w pobliżu i na samym zamku. Omijmy to miejsce również. Nie traćmy sił na niepotrzebne walki na tą chwilę. Ładnie. Nie ma sensu. Wam, że tak nie ma tutaj tego, czego szukalibyśmy. Dalej, może kaplica Sigmara. Tak to wygląda przynajmniej stąd. Co myślisz, Johanie? Tak, może tam będzie jakiś ślad. Być może to byłoby istnie przewrotne, żeby trzymać coś tak plugawego w budynku kiedyś należącym do Sigmara. Ale i tak sprawdźmy, może coś tam jest w środku. Podejrzewam jednak, że tam spaczeń będzie gdzieś pewnie na w pomieszczeniu razem przy pani tego zamku. Jak znajdziemy ją, znajdziemy to, po co przyszliśmy. Nie zapominajmy jeszcze o pozostałych tych sierżantach, o których mówiła Sigrid. Nie wiemy, czy oni są tam na dole, walczą, czy dzieszczają się tutaj. Trzeba założyć, że może ochraniają. Właśnie możliwe. Uczynimy. Miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Dokąd się kierujecie w takim razie? Do świątyni? Tak, dobrze cię rozumiem, tak. Że to jest numerek 38 na mapie. Dobrze. Dobrze. Im bliżej tego budynku wzniesionego na planie dość prostej bryły jesteście, tym bardziej przypomina on może kaplicę, może nie świątynię, może to za duże słowo wcześniej, ale rozpoznajecie zatarte już co prawda freski na zewnętrznych murach prostokątnej budowli. To znane wszystkim dobrze, doskonale wręcz sceny z życia Sigmara, od przekazania Galmaraza Sigmarowi przez króla krasnoludów Kurgana Żelaznobrodego, poprzez scenę ukazującą wiktorię nad wodzem Teutogenów, czy też straszliwą bitwę, która rozgorzała na przełęczy Czarnego Ognia. Wszystkie sceny są zatarte, miejscami przemazane czymś w rodzaju czarnej farby, tak jakby ktoś chciał zatuszować to miejsce, jakby ktoś chciał postawić wielki czarny X na tych scenach. Do wnętrza prowadzą drzwi, dębowe, dość mocne, ale nie są zamknięte. Są uchylone. Ze środka do waszych uszu dobywa się cicha muzyka, która zdaje się być pozbawiona rytmu. Jakby ktoś, jakiś uliczny grajek, nie do końca potrafiący grać, rzępolił coś tam w środku. Chodzimy? Musimy. To dom Sigmara. Trzeba go oczyścić, jeżeli trzeba. Dobrze, ja wejdę pierwsza. Może doda nam siły przed spotkaniem z Margrittą. Może Sigmar spojrzy na nas łaskawym okiem, jeżeli... Może i tą kaplicę uda się oczyścić ze zła. Chodźcie. I Kirsten naturalnie wejdzie pierwsza. Kiedy wchodzicie do środka i zanim to zrobicie tak na pełną skalę, proszę, żebyście wykonali test opanowania z modyfikatorem plus 20. Johann krytyczny sukces, Kirsten porażka i Randolf sukces. I już na wnętrzu, na samym wejściu, przepraszam, do wnętrza coś wydawało się być dziwnego. Jeśli w ogóle coś tutaj może nie być dziwne. Oprócz cichej muzyki przez szparę ulatywał, unosił się także dym koloru lawendy, który już z dystansu zaczyna nieprzyjemnie gryźć was w oczy. Z wnętrza kaplicy doszły do waszych uszu stłumione odgłosy zabawy, dziwnej zabawy, śmiechów. Tak, śmiechów zdecydowanie. Nigdzie nie widać żadnego instrumentu, ni organów, jednak ich nieharmonijne granie, często fałszywe, staje się dość dziwacznie uzależniające. I choć Johannowi przychodzi to z łatwością, otrząśnięcie się z tego, Randolfowi tak samo. Dla ciebie, Kirsten, ta muzyka wpada do głowy i nie chce z niej wyjść, nawet jeśli w tej ponurej atmosferze nie wypada pląsać ani tupać nogą, ale coś samoistnie nakazuje ci to robić. Poruszać się powoli, z boku na bok, poruszać nogą. Pląsać niczym mała dziewczynka pomiędzy oparami lawendowego dymu. I Kirsten oddaje się temu. Chowa nawet miecz i jakby pewniej wchodzi głębiej w ten, w kaplicę. Jak widzę, że ona wchodzi, to ja łapię ją jakby za fragment, nie wiem, kaptura, czegokolwiek, co ma z tyłu na wysokości ramion i będę chciał ją pociągnąć. Nie tak, żeby się wywróciła, ale tak, żeby ją wstrzymać. Randolfie! Nie. Tu jest coś nie tak. Zdecydowanie. Możliwe, pozwólcie. Ale ta muzyka, aż się chce tańczyć, skakać. Johanie, proszę o wykonanie testu wiedza czarownica z modyfikatorem plus 40. Plus 4. Gdy Randolf zatrzymuje Kirsten, która jest jak najbardziej świadoma wszystkiego, co się dzieje dookoła niej, jednak nic nie może jej wyrwać z tej chęci pląsania. Widzisz, jak wnętrze, że samo wnętrze świątyni skąpane jest w barwie szkarłatu. Jedynym źródłem światła jest duże okno witrażowe, które znajduje się na przeciwległym krańcu świątyni, po drugiej stronie. Oblepione grubą warstwą czerwonej mazi przepuszcza światło w tej właśnie barwie. Ciężko jest dostrzec, jakie zdobienia witraż posiadał oryginalnie, do tego stopnia jest on zalepiony. Na środku sali, na wysokości metra, rysuje się ołtarz, za którym stoi wielki posąg. Srebrne kadzielnice zawieszone obok niego wydobywają z siebie lawendowy dym. Spośród jego oparów zauważyć można, iż kadzielnice trzymane są przez wysokie, na około 3 metry rzeźby nagich kobiet i mężczyzn. Mgła, lawendowa mgła spływa z podwyższenia i pełznie po posadzce świątyni, kłębiąc się na wysokość kolan. Pośród oparów dymu na ziemi dostrzegasz tuzin kobiet i mężczyzn. Wszyscy ubrani tak samo, w szaty wszystkich kolorów tęczy, które odsłaniają ich prawe piersi. Wszyscy pokryci dziwną farbą i makijażem, ale nie posiadają oni żadnych mutacji widocznych. Niektóre z szat noszą symbole. Symbole przynależne do boga chaosu Slanesza. Ja w takim razie chcę wyminąć Randolfa, Kirsten Tam, ten posąg, Randulfie, z niego wydobywa się ten, cokolwiek to jest. Trzymaj, Kirsten. Muszą być ci ludzie, o których wspominał być może ten człowiek. Kiedy wychodziliśmy z jaskiń, to oni możliwe, że trafiali na zamek. Być może, natomiast ja nie mogę tak tego Randulfie zostawić. To moje zadanie. Muszę zniszczyć ten posąg i ten dym, te kadzielnice wyrzuci gdzieś na zewnątrz. Zaopiekuj się, Kirsten, proszę. I chciałbym ruszyć pomiędzy tymi ludźmi, którzy leżą, stąpając ostrożnie i zbliżyć się do tego posągu z tymi kadzielnicami. Cóż, czy są tutaj gdzieś wybite okna, czy są te witraże, że tak powiem, wszystkie, że tak powiem, są całe, tak? Jest jeden witraż, tak jak jest powiedziałem, jeden. Ten zakryty tą czerwoną mazią. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że Sigmar wybaczy mi to, co chcę zrobić, dlatego że chcę złapać te kadzielnice. Jeżeli jestem w stanie dorzucić, to chcę rzucić ten witraż, ten oblepiony tą mazią witraż, mając nadzieję, że no cóż, nawet jeżeli tam jest wizerunek Sigmara, to lepiej, żeby został roztrzaskany, niż żeby dalej patrzył na to, co się tu dzieje i wyrzucić tę kadzielnicę przez to okno. Mhm. Ruszasz w stronę posągu, tak jak powiedziałeś, między ludźmi. Mhm. Sam posąg za ołtarzem wzniesiono z drewna. Jest wysoki na ponad 3 metry. Połowa jego ciała należy do mężczyzny, połowa do kobiety. Rzeźba jest piękna, przyciąga wzrok, jest w niej coś perwersyjnego, coś spoza waszego świata. Kirsten, tak jak powiedziałem, ty jesteś całkowicie świadoma. Słowa Johanna, aby Randulf się tobą zaopiekował, mogły być dziwne nawet, bo ty całkowicie jesteś świadoma tego, co się dzieje dookoła. Z pofałdowanych włosów tego posągu wyrastają rogi, uosobienie Slanesza, pana rozkoszy. I gdy wykonujesz ostatni krok, żeby zbliżyć się do tego posągu, głośny wrzask rozdziera powietrze. Nad głową posągu pojawia się lecąca postać, która wykonując podwójne salto, ląduje przed ołtarzem. Stwór przypomina kobietę, która ma 1,60 m, może 1,70 m wzrostu. Jej skóra jest blada, jest biała, niczym mleko. Ogromne zielone oczy patrzą na ciebie, gotowe do walki. Twarz i postura przypomina ludzką kobietę, jednak ręce zakończone szczypcami niszczą tę iluzję. Dlaczego nie tańczysz? Dlaczego nie zaspokajasz swoich potrzeb, człowieku? Moje potrzeby będą zaspokojone, kiedy zniszczę ciebie i rzucam się na nią. Dobrze. W porządku. Co robi reszta? Tylko jeszcze w ramach dokończenia tej wizji. Kurwa. Rzucam głośne przekleństwo i ruszam również w kierunku tego ołtarza. Kirsten, weź się w garść. Ale... Kiedy za mną... Ja już puszczam to mimo uszu, cokolwiek ona chce powiedzieć. Widzę, że po prostu Johann ma no, problemy, no. Tak więc... Kirsten jeszcze, zostając w tyle, mówi już do pleców Randulfa, kiedy ze mną się nic nie dzieje. I rusza do przodu, chociaż no, miękkim krokiem. Trzeci raz. Wszystkich proszę o rzut na inicjatywę. Musiałeś naprawić. Ciekawie. A więc Randulf. Następnie ten demon. Johann i Kirsten. Niech i tak będzie. Randulfie. Więc tobie przekazuję prawo głosu jako pierwszemu. Wymijam tych ludzi leżących tutaj po środku tej kaplicy i chcę rzucić błogosławieństwo. spróbować rzucić błogosławieństwo. Krótka modlitwa jeszcze w drodze. Wiem, że to nie ja powinienem pierwszy tutaj wieść prym tej szarży, tego ataku. Tak więc po prostu chcę podejść i w połowie mniej więcej tej świątyni stanąć i rzucić błogosławieństwo szczęścia. Proszę bardzo w takim razie. I będzie błogosławieństwo na pewno na Johanna. I z dwóch punktów sukcesu możesz jeszcze powiększyć to. Mhm. Albo o rundy, albo o jeden cel. Nie, jeden cel zdecydowanie. I rzucę tu na siebie, bo nie mam pojęcia, jak zachowa się Kirsten w tym momencie, więc... Dobra. To macie dwa jakby... Każdy z was ma punkt szczęścia. Jeden przerzut tak naprawdę. O tak możemy to nazwać. Widzicie, że stworzenie nie bardzo jednak chce was atakować. Jego zapach gryzie w oczy. Drapie dość mocno w nos. Wygląd jest niepowtarzalny. Przykuwa waszą uwagę. Od tej pory, od momentu kiedy Randolf rzucił swoje błogosławieństwo, chciałbym, żeby... Każdy z was miał na uwadze to, że wszystkie wasze rzuty w tym miejscu są obarczone karą minus 20. Rzut. Ale demon, patrząc na ciebie, Johanie, mówi tylko... Wyglądasz na nieszczęśliwego. Powinieneś odpocząć. Taki ciężar spoczywa na twoich barkach. Tyle trudu. Tak dużo trudu. Przemawia słodko. Zbyt słodko. Tak się przynajmniej zdaje. I dookoła tego demona zaczyna wirować lawendowy dym, który okrywa to stworzenie. Coraz bardziej, coraz mocniej, gryząc cię w oczy, Johanie, trafiając do twoich uszu. Trafiają słowa, chociaż demon ten nie porusza już ustami w ogóle. Ale to twoja kolej. Co chcesz zrobić? No cóż, jak on jest spowity tym dymem, to będę spróbował go trafić, chociaż wiem, że to jest ciężkie. Dobrze. Próbuj. Niestety. No dobra, ja spróbuję sobie to przerzucić tym punktem. Jeszcze nie rzuciłem za demona, który też ma porażkę, ale mniejszą niż ty. No to spróbuję przerzucić jeszcze, używając punktu. Krytyczna porażka to jest w twoim wykonaniu. Więc myślę, że możemy sobie zrobić rzut D100. Dobra. 50. To według zwykłej tabelki orzesz. Zdecydowanie za bardzo się odsłoniłeś. Twój miecz nie wypada ci z rąk, ale zrobiłeś wypad, niemalże stając teraz bokiem do tego demona. Jego śmiech roznosi się po tym pomieszczeniu. W następnej rundzie dodajesz jeszcze jeden modyfikator. Minus 10, czyli łącznie minus 30 do następnego twojego rzutu. Stoisz tuż obok. Kirsten, stoisz ty. Jest jeszcze Randolf. Są ci ludzie na ziemi. A następnie dalej jest Johann i ten demon. Nie dasz rady zaszarżować teraz na niego. Tym bardziej, że jesteś jeszcze trochę otumaniona. Co zamierzasz zrobić? Ale chcę się zbliżyć, bo wszystko, chcę się zbliżyć do tego demona. I jakby jeszcze, tak jak mówisz, jestem otumaniona, jakby wiem, że muszę iść dalej, no bo jestem świadoma tego, co się dzieje, ale z drugiej strony jakby nie do końca świadoma, jak jak za mgłą. Jeszcze się czuję rozkojarzona, ale zbliżam się. Brniesz coraz dalej pośród tego dymu, który jest trudny. Jest ci smutno, chcesz płakać, ale z drugiej strony wydajesz się być szczęśliwa, że jesteś w tym miejscu. Kotłowanina myśli walczy w twojej głowie przez ten cały czas. A ty, Randulfie, dostrzegasz, że twój wpływ, twojego błogosławieństwa na niewiele się zdaje w tym miejscu, w tym momencie. Pamiętasz, co się wydarzyło ostatnim razem, kiedy przywoływałeś swojego Boga i prosiłeś Go o pomoc w miejscu, które było spaczone, tak jak i to. W tym momencie trafia to gdzieś do twojej głowy, ale nic złego się nie dzieje. Jeszcze. Nie w tym momencie. Co zamierzasz zrobić? Ja kontruję tą myśl od razu tym, że jest spaczone oczywiście, ale naszą powinnością jest to, żeby przestało. I cholera. I patrząc na Johanna, który, mam takie dziwne wrażenie, trochę rozmaślił się tym atakiem, jakby stracił tą pewność, atakuje na to stworzenie. Dobrze. Więc ruszasz. Rozumiem, że mam minus 10, tak? Ruszasz tam tą stronę. Mhm. Minus 20 masz do testu. Tak, ale masz minus 10 za szarżę. Tak, tak, tak. Dokładnie to miałem na myśli. I ja użyję tutaj tego swojego punktu. Mogę rzucić najpierw jeszcze za... A tak, tak, oczywiście. Ale już... Porażka. Ale możesz spróbować. Mamy remis w tym starciu. Więc dobiegasz do tego demona i tniesz gdzieś. I zdaje ci się, że rozciąłeś fragment jej skóry, ale to tylko zafalował lawendowy dym, różowy, przeplatany fioletem. Wszyscy słyszycie głośny śmiech. Powinniście odpocząć. Zdecydowanie powinniście odpocząć. Gdy rozbłysk światła dociera do was, do waszych oczu, wszystko niknie. Wszystko cichnie. Wszystko się uspokaja i odchodzi w niepamięć. Ostatnie, co widzieliście, to śmiejącego się z was demona. Jego magia wbiła się głęboko w wasze głowy, zalewając wasze dusze dręczącą świadomością waszych zniszczonych marzeń. Opadliście z sił bardzo szybko. Wasze umysły zdały się wywrócić do góry nogami. Zatrzymaliście się, stanęliście. I nie wiecie dlaczego, ale z waszych oczu zaczęły lać się łzy. Smutek wypełnił wasze dusze, gdy miecze i wszelaka broń spowodowała, że nie spowodowała, ale po prostu opadła na kamienie, dość miękko, bez huku. Barakul uderzył gdzieś obok ludzi, spowitych lawendową mgłą, złączonych ze sobą w miłosnym uścisku. Jakie zniszczone marzenie przyszło do głowy Randulfowi? Czy jest jakieś wydarzenie z przeszłości, które mogło zostać wyciągnięte z najczarniejszych odmętów, takich, które dało się już dawno temu zakopać, ale teraz wróciło bardzo mocno i nie chciało w ogóle wyjść z waszej głowy? Zniszczone, tak? Jeszcze raz dopytam. Tak, najczarniejsze marzenie, które zostało zniszczone kiedyś. To, co chciałeś zrobić w swoim życiu, albo coś, o czym pamiętasz. Swoich rodziców. Wiesz, te dobre chwile... Kiedy mama czytała mi książki a tato zawsze mówił tym łagodnym głosem, kiedy robiłem coś źle, jakby umyka. Ono już wcześniej było bardzo mgliste, to wspomnienie, a teraz jakby przepadło całkowicie. W głębi duszy ono zawsze gdzieś było, w pamięci, w duszy, teraz go już nie ma. I tak jak powiedziałeś, to jakby próbuję je złapać jeszcze tą resztką świadomości, ale ono umyka, ucieka gdzieś głęboko, daleko, coraz dalej w tą czerń i po chwili go już nie ma. Jakie marzenie przyszło bardzo szybko i wbiło się w oczy Johanna. O czym pomyślał Johann? Czy to musi być marzenie, czy to może być przypomnienie sobie najgorszego na przykład dnia w swoim życiu i przeżycie tego na nowo? Możemy też tak zrobić. Bo wydaje mi się, że przed oczami Johanna są murowane ściany kanałów. Jego ojciec, który jest pokryty tymi dziwnymi naroślami, i Johann klęczący tam w tym ścieku, który słyszy, że to wszystko, co się przydarzyło, to jest wina chciwości ojca. Że to jego czyny spowodowały, że zarówno jego matka, jak i jego siostra stały się tym, czym się stały i straciły koniec końców swoje dawne życie. Ta niemoc i pomimo tego, co się wydarzyło, kiedy Reimar Ojer wyprowadza Johanna z tego pomieszczenia, które już, jak przez mgłę Johann pamięta, chyba zostało podpalone. Ten ból straty wszystkiego, co znał, a także strach przed tym, co teraz będzie. Czujecie łzy cieknące po waszych policzkach, ale nie widzicie nic innego oprócz tych obrazów, które kończą się i zdają się nawracać. Niektóre dają nadzieję, inne przynoszą ból. Co przynosi, jakie wspomnienie przyniosło to Kirsten? To było wspomnienie dnia, w którym krótko po tym, kiedy Kirsten uciekła od Sigmarytów, kiedy myślała, że jest naprawdę wolna i w końcu mogła być kowalem własnego losu, robić co chciała, i jak szybko do niej przyszła ta brudna, szara rzeczywistość, jak szybko nie było co jeść, jak kradła, a potem jak biła się za pieniądze, a potem biła innych, wypraszając z karczmy, ochraniając to tutaj, jak czuła się jak nic, jak jakieś narzędzie, jak stała się więźniem własnej wolności i nieumiejętności poradzenia sobie z nią. Przetestujcie swoje opanowanie. Z modyfikatorem plus 0, bez modyfikatora minus 20, na 0. Kirsten sukces, Johann porażka i Randolf sukces. 2 te sukcesy mi wystarczą całkowicie. Te obrazy przemijają. Kirsten, Randulfia. Stoicie w starej, zbezczyszczonej kaplicy Sigmara. Bez dymu. Kadzielnice dawno temu już wygasły. Ludzie leżący pośród was zamarli. Albo już praktycznie nie żyją. Gdzieś w waszych uszach dudni jeszcze śmiech. Kobiecy, męski, bez dokładnej definicji. a po waszych policzkach płyną mu łzy. Każdego z was. Johann patrzy się gdzieś tempo przed siebie, ale wy nie stoicie tak, jak staliście wcześniej. Jesteście naprzeciwko siebie. Z bronią wyciągniętą i skierowaną w klatki piersiowe. Siebie nawzajem, niczym po trójkącie. Gotowi pchnąć w każdym momencie i zadać ostateczny cios bratobójczy. Otrzeźwienie przychodzi powoli. Ty, Randulfie, widzisz jeszcze jedną rzecz. Niczym migawkę widzisz kilka scen. Sceny powozu mknącego przez bagna, na którego nikt nie napada. Nikt nie musi was ratować i u nikogo się nie zatrzymujecie. Razem z rodziną podążacie dalej. Mijają lata, a ty rośniesz u boku swojego ojca, aby ostatecznie przejąć jego biznes. Zostać kupcem, zostać dyplomatą, zostać kimkolwiek tylko zechcesz. Razem u boku swoich rodziców. Ty, Kirsten, zauważasz daleko, daleko przed sobą świątynię Sigmara, którą odwiedzasz, ale jedziesz na wozie. Na wozie, do którego podpięte są dwa konie, a wóz wyładowany jest całą masą jedzenia. To ojciec wraz z kochającą matką, braćmi, siostrą i siostrami wysłali cię, abyś zawiozła zaopatrzenie do tak znamienitej świątyni Sigmara, w której ojciec Morten przyjmuje od ciebie zaopatrzenie, a gdzieś w tle na zachodzącym słońcu, na tle zachodzącego słońca widać barkę berebeli odpływającą od przystani. I tylko Johann cały czas widzi obraz swojego ojca w kanałach, który powtarza się jak mantrę. A łzy ciekną, leją się po policzkach. Dookoła was panuje cisza. Chciałbym na razie, Johannie, zostawić cię gdzieś z boku i dać możliwość wejścia w tę scenę Kirsten i Randulfowi, którzy jako pierwsi otrząsają się i mogą choćby ostrzec te łzy, które w końcu przestają lecieć, a oczy poczynają wysychać. Jeszcze kiedy te migawki rzeczywistości, która tej alternatywnej rzeczywistości, jaka kiedyś mogłaby się, która mogłaby się kiedyś wydarzyć, ale się nie wydarzy, odchodzą, Kirsten opuszcza miecz i wyciera rękaw w rękaw łzy, pociągając nosem. Straszne miejsce. Ja, trzymając swój krótki miecz skierowany w pierś, niech będzie to Johanna, spoglądam na swoją dłoń, która drży. Otrząsam się z tego, że co właśnie robię i co on robi, jego miecz skierowany w moją pierś. Puszczam swój miecz, który tym razem uderza z donośnym łoskotem o posadzkę tej świątyni, a lewą dłonią ściskam jego miecz, nawet delikatnie, tak, żeby on przeciął moją dłoń. I opuszczam go ze swojej klatki w dół, zbliżając się do niego, widząc na jego twarzy cały czas te łzy, które płyną wartkim strumieniem po jego twarzy. Już spokojnie, Johann. Już. Zbliżam się do niego tak, jakby chciał. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? I w tym momencie, kiedy Randulf mnie przytula, to Johann może już zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale on się zwyczajnie dalej tak rozpakuje, tak na piersi Randulfa, kiedy on go przytula. I tylko powtarza w kółko, dlaczego to zrobiłeś. Już Już dobrze. Już dobrze, już po wszystkim. Kirsten zbliża się do Randulfa i do Johanna, kładąc jedną z rąk na ramieniu Johanna. Dobrze. Po wszystkim. Tego już nie ma. Randulf, Kirsten, co się stało? Jesteśmy tu. Już dobrze, Johanie. Już dobrze. Stwór. Gdzie on jest? Ja teraz już się odrywam, no cały zasmarkany, zamaziany łzami. No i się rozglądam po tej kaplicy. Nie ma go. Kirsten ma rację, ani śladu. Ale posąg dalej jest. Posąg jest dalej. Ta czerwona maź na witrażu jest dalej. Kadzielnice są dalej, ale nie wydobywa się z nich żaden dym. Kirsten, pomóż mi przewrócić ten posąg. Nie będziemy go może wynosić teraz, ale niech nie stoi tutaj, niech... Ja już głos mi zamiera. No dobrze. I chcę przewrócić ten posąg. Tak jak mówię, oczyszczenie tego miejsca teraz, jak już to zagrożenie minęło, to jest posąg, no... Pamiętam, po co tu jesteśmy, ale no nie mogę tego zostawić, żeby no chociaż zakładam, że to jest no 3-metrowe z drewna konstrukcja, więc ciężko by to było tam wynieść, to by wymagało jakiejś tam siły, prawda? Nie byłoby to tak po prostu hop-siup, więc chociaż przewróćmy, chciałbym, żeby właśnie przewrócony został ten posąg, żeby on nie stał tutaj, a później tutaj Johann na pewno będzie chciał wrócić przed opuszczeniem zamku, jeżeli się uda. No i przywrócić tutaj trochę tego porządku. Przywrócenie porządku to jest dobre słowo. Ludzie, którzy leżeli pośród was, nie żyją. Życie uszło z nich. A demon, którego spotkaliście, wyssał z nich całe życie. Tak jak i nabawił się niemalże z wami. Przewrócenie posągu przyniosło głośny łoskot rozchodzący się po zbezczeszczonej świątyni młotodzieżcy. Możemy pod to podłączyć także wyrzucenie tych kadzielnic przez Johanna, tak jak wcześniej miał plan. Wyrzucenie gdzieś poza to wszystko. Ale gdy wychodziliście z tej świątyni, powoli zdawaliście sobie sprawę z tego, co było gdzieś tam z waszych głowach z tyłu. Praktycznie uśpione. Coś, o czym nie rozmyślaliście już od dawna, długiego czasu, na taką skalę. Pierwszy raz, tak naprawdę nie chcąc, ale otworzyliście się przed sobą nawzajem, nie mówiąc nic, ale jednocześnie robiąc tak wiele. Opuszczaliście świątynię Sigmara, świątynię Slanesza, testując swoją odporność na +0. Dobra. Ja bym chciała przerzucić. Dobrze. No super. Ten krytyk tutaj nie ma znaczenia. To jest bardziej -3 po prostu. Porażka w teście oznacza dopisanie sobie 2 punktów zepsucia. Czyli Kirsten oraz Johann. Randulfie miałeś +2, a +2 to jest pułap, w którym tych punktów zepsucia nie otrzymujesz w ogóle. Więc mimo, że uderzyło cię to jakoś wewnętrznie, twoja dusza pozostała nieskalana, niezmącona. W przeciwieństwie do duszy Johanna i Kirsten. Ale wy wracacie na dziedziniec błotnisty. I uderzenie pioruna dość szybko przywraca was tutaj do rzeczywistości, a także rzęsisty deszcz, który znowu oblepia wasze twarze, obmywa je. I tym razem to on płynie po waszych policzkach miast łez, które wypłakaliście w świątyni za sobą. Co robicie? Ja na razie się wycofuję przez to, że tak na mnie to wpłynęło, więc ja potrzebuję na pewno jeszcze większej chwili niż prawdopodobnie Randolf albo Kirsten. Więc oddam tu moim towarzyszom głos. Andrzejmy, mamy robotę do wykonania. Oczyszczenie tego miejsca, weźmy się w garść wszyscy. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasi towarzysze na Dolnym Zamku są straceni. Zarówno i my. Masz rację, Randolfie. Ja ruszam pierwszy. Tym razem kolejnie po okrągu następny budynek. Dobrze. Te Kirsten. Słowa Randolfa... Mów Ruda. Kirsten rzeczywiście pokiwa głową, mówiąc już bardziej do siebie, że jak najbardziej Randolf ma rację i widząc właśnie to, że Johann może gdzieś został z tyłu, już to zaraz uznasz, Buczo, jak to widzisz, ale nawet Kirsten zrówna się, złapie cię pod rękę i pójdziecie razem. Tak, zdecydowanie słowa Randolfa plus jeszcze gest Kirsten otrzeźwiły trochę Johanna i ruszamy za Randolfem. Następny budynek, Randolfie, bo tak wybrałeś, to te miejsce na dziedzińcu, do którego prowadzą te stare schody. Te z kołatką, ta wieża. Nic więcej. Sama wieża jest popękana, jest stara, jest zamknięta w tym momencie. Gdy prowadzisz tam swoje kroki, wchodzisz po schodach? Ku drzwiom, przepraszam. Tak, ostrożnie staję ku tej kołatce i tych drzwi. I będę chciał tam wejść. Jednak bardzo powoli, bardzo jakby uważając na to, co tam znów może zgotować nam los. Wchodzisz do środka. Praktycznie w ciemność. Wszystkie okna w korytarzu, ale też i w całym tym pomieszczeniu zostały zamurowane. Dywan koloru czerni położony jest na długości starego przedsionka, pokrytego pajęczynami. Gdy postawiłeś pierwszy krok na tym dywanie, coś chrupnęło ci pod nogami. Poczułeś, jakbyś się miał poślizgnąć, ale to bardziej pod tym dywanem. Sam dywan zdaje się ruszać i falować. Tuż za nim widzisz tysiące, setki tysięcy karaluchów, które rozbiegają się na boki, szukając schronienia po tym, jak wszedłeś do środka i rzuciłeś nieco światła na to pomieszczenie. Korytarz prowadzi do okrągłego pomieszczenia głównego tej wieży. Ale w tym momencie to wszystko, co mogę ci powiedzieć. Daję sobie chwilę i zarówno tym karaluchom jakby również jestem zaskoczony tym, że ktoś tutaj prawdopodobnie od wielu lat nie wchodził. I ta ciemność bijąca z wnętrza, no to nie jest nic przyjemnego, więc będę próbował, stojąc przy samym wejściu, jednak wyciągnąć pochodnie, by nieco rozświetlić mrok tego miejsca. Gdy rozświetlasz mrok, w końcu odpalając pochodnie, wyciągając ją gdzieś ze swojego plecaka, jest ona dość mokra, jest dość przemoczona, ale w końcu udaje ci się wykrzesać nieco ognia. I Łuna, którą robi twoja pochodnia, tworzy istną barierę przed insektami. Wszystko jest nimi oblepione. Sufit, ściany, ale także i centralne miejsce komnaty, wieży, w którym ustawiono metalowe koryto niczym dla trzody. W środku tysiące insektów roi się nad milionami jajeczek. Obok koryta stoi wiadro, które ocieka jakąś żółtą mazią, ale i na wiedrze zasiada masa robaków. Gdy wchodzisz do środka jako pierwszy, zaraz powiecie inni, czy też wchodzicie, do twoich uszu dobiega muzyka gdzieś z piętra powyżej. Jakby ktoś grał na klawesynie. Po twojej lewej stronie zauważasz drogę na piętro. Tą drogą są kamienne, spiralne schody. Co robi reszta? Się. Też, proszę, żebyście powiedzieli, ale śmiało, możesz tak zacząć. Właśnie obracam się, czekając na jakby ich reakcję, czy jakby potwierdzenie tego, czy wchodzimy, czy jednak rezygnujemy z tego planu. No chyba wchodzimy. Ja się poddaję reszcie jeszcze w tym pomieszczeniu. Jeżeli mówią, że wchodzimy, to Johann pójdzie. Jeśli gdzieś tutaj po drodze, na ścianach, czy gdziekolwiek znajdują się miejsca, czy gdzieś jakieś stare pochodnie, które można by odpalić, to ja oczywiście naturalnie to robię. W tym pomieszczeniu niestety niczego takiego nie ma, Randolfie. To wszystko zostało zalane w pewnym momencie przez owady, przez insekty i praktycznie ściany są gołe, ugołocone. Jedynym źródłem światła jest ta pochodnia, którą teraz trzymasz w ręku. Więc udaje się w kierunku światła, tak? Dobrze usłyszałem, że to w górę prowadzi jakby tej wieży? Nawet nie światło, ty słyszysz muzykę, jakby ktoś grał na klawesynie, tam nie ma światła. Boże, nie światło, miałem na myśli właśnie odgłos muzyki. Tak, to prowadzi w górę. Kiedy Dobrze, podchodzisz nawet do tych schodów, słyszysz, że muzyka staje się coraz głośniejsza. Ruszam. Nie bym się chciała czym prędzej zrównać właśnie z Randolfem, nie chcąc zostawać w tyle w tym trętnym miejscu. Ja razem z Kirsten. Wchodzicie coraz wyżej, zauważając, że i tutaj jest sporo insektów, ale muzyka jest coraz głośniejsza. Piętro jest jednak umeblowane w szlacheckim, staromodnym stylu. Znajduje się tutaj regał z książkami oraz portrety na jednej ze ścian. Takie same jak w podziemiach wieży sygnałowej, tam daleko pod Altdorfem. Na jednym z nich starsza, poważna dama, na drugim kobieta, którą widzieliście tuż po przybyciu do Wittgendorfu, ale dużo młodsza, praktycznie nastoletnia. Na trzecim pewny siebie młodzieniec, a na czwartym z największym podpisem głowa rodu, poważny jegomość z bujnym wąsem. Chciałoby się powiedzieć, że wygląda jak pocieszny wujek. I choć wygląda normalnie, kamizelka, którą nałożył na siebie, jest jakby wybrzuszona. Jego skóra na szyi i na policzkach połyskuje, a z kącików ust wystają dwa czarne zęby. Na wprost was jest kolejne pomieszczenie. Pomieszczenie, na środku którego widzicie zarys, czarny zarys klawesynu. Ale teraz muzyka jest już bardzo, ale to bardzo głośno. Skoro muzyka jest bardzo głośna, to myślę, że w jakimś stopniu zaczyna denerwować Kirsten. Także zatyka dłońmi uszy, mruży oczy i patrzy, czy Randolf idzie dalej. Jeśli on ruszy i ona ruszy, nie zostawi go tutaj. staję, jakby bacznie obserwując całe to pomieszczenie i to, co tutaj nienaturalnego po raz kolejny się wydarza. Muzyka, której nikt nie tworzy, jakby nikt nie siedzi przy Tego nie powiedziałem. Aha. Tego nie powiedziałem, Randolfie. Ale jeśli chcesz, mogę ci zreferować, co jest dalej. Jeśli wchodzisz głębiej. Naturalnie. Okej, dobra, bo myślałem, że to po prostu wszystko jest widoczne już i dlatego... Na razie jeszcze byliście w tym poprzednim pomieszczeniu z biblioteczką i z portretami, a tylko widzieliście zarys klawesynu tak naprawdę, który jest otwarty w tym momencie. I jeśli chcesz, żebym przeszedł dalej, naturalnie to zrobię. Bo... W środku zauważacie coś dziwacznego. Oprócz zwykłych insektów, najbardziej szokujące jest to, że na środku komnaty, na stołku przy klawesynie, zasiada ludzkich rozmiarów karaluch. Gdy przekraczacie próg tego pomieszczenia, muzyka nie dudni wam w uszach denerwująco, ale jest to jeden z najpiękniejszych utworów, jakie dane było wam słyszeć. Jest kojący, jest przyjemny. Głowa tego karalucha zakryta jest przez przypudrowaną perukę oraz binokle. Na pancerzyku widać łańcuszek złotego zegarka, a także białą chustkę z koronką. Insekt ewidentnie przestaje grać i unosząc swoją głowę, strzyże tylko zębami i odzywa się. Goście! Goście! Minęło tak wiele czasu, od kiedy jak ich śmiałem. Proszę, wejdźcie! Rozgośćcie się tutaj! A następnie wydaje z siebie klekot i karaluchy rozpierzchną się, odsłaniając piękne meble, kilka foteli i sofę. Bardzo ładną, klasyczną, starą. Proszę, niech nie odstraszy was mój wygląd. Mogę zaoferować wam coś do picia? Mam brandy, całkiem dobrą. Dlaczego by nie? Zapraszam. On podnosi się i poprawia swój frak. Momentalnie dostrzegacie, że jest to ten sam mężczyzna, ma to samo ubranie, co ten na portrecie z bujnym wąsem. Proszę. Widzę, że was troszeczkę... Tak, zdecydowanie, panie. I tak tutaj Kirsten zostawia taką pauzę, patrząc na niego, jakby oczekując. Nie zamurowało całkowicie. Ludwig von Wittgenstein, do państwa usług. Bardzo mi miło. On skłania się w pas. Jestem bardzo szczęśliwy móc podjąć gości w swojej wieży. Latami mogłem widywać jedynie szalonych członków mojego rodu. To straszne, ale nic nie mogłem zrobić. Tę klątwę chyba zapisano nam w gwiazdach. A państwo? Skąd państwo przybywacie? Z daleka. Z głębi imperium. Tak właściwie to chcielibyśmy tą klątwę może zdjąć w jakimś stopniu. Tak bym to określiła. I Kirsten podchodzi do tego z foteli i siada zmęczona po prostu tym wieczorem, tym dniem, tym, co się dzieje wokół niej, i to jej się wydaje nieprawdopodobne. Po tym, co przed chwilą przeżyli, jednak ona się poddaje temu. Siada w fotelu i patrzy wyczekująco na istotę. Z chęcią dowiem się jakichś nowinek z imperium. Co słychać w Altdorfie? W Altdorfie? Tak. Coś się wydarzyło? Coś nowego? Czy stary cesarz Luitpold jeszcze siedzi na tronie? Nie. Nie. Jego syn. Karl Franz, tak? Tak. Ale się pozmieniało. Samej... A to ci heca. Doprawdy. Brandy, miałem podać brandy. No tak, przepraszam najmocniej. On klekocząc gdzieś w stronę jednego z barków wyciąga brunatny płyn, a następnie rozlewa go z karafki do 3 szklanek, które przynosi każdemu z was i stawia na małym stoliku, niezależnie od tego, czy będziecie chcieli się poczęstować, czy też nie. Następnie zasiada za klawesynem. Chcecie państwo porozmawiać, czy mogę państwu coś jeszcze zagrać? Chyba rozmowa. Tak, rozmowa będzie lepszym rozwiązaniem. Tak sobie myślę. Rozumiem. Ja chętnie opowiem o plotkach zasłyszanych i chętnie też wysłucham, co tutaj się dzieje. Czy mógłby pan, panie Ludwiku, nam pomóc? Czy pan wie, co się dzieje na zamku? Tutaj niewiele rzeczy się dzieje tak naprawdę. Ja nie do końca jestem zadowolony ze swojej sytuacji, ale niestety przyszło mi pogodzić się z moim losem. Nie można tego odwrócić? Chyba nie. Tak mi się wydaje. Przemieniłem się 10 lat temu i od tego czasu praktycznie nie opuszczam swojej komnaty. Relaksuje mnie czytanie. On wskazuje jednym z odnóży na korytarz, z którego przyszliście na biblioteczkę. I muzyka, którą wygrywam. Ale niestety jedyne, co mogę robić, to wygrywać dla mych dzieci. Dla dzieci. No rozumiem. A Lady Margritte nie odwiedza pana? Nie. Nikt mnie nie odwiedza. Oprócz pana są to jeszcze jacyś inni członkowie pana rodu? Oczywiście oprócz Lady Margritte, o której wspomniałam wcześniej. Jest także moja żona. Oczywiście, że tak. O. Oraz syn, Kurt. No cóż. Także wszyscy państwo tutaj są i żyjecie. Tak, a mamy jakby nie żyć? No nie. Wie pan. Proszę. Dziwne pytanie. Dziwna sytuacja, wie pan. Takie rzeczy tutaj widzieliśmy, że no nie spodziewałam się spotkać kogoś życzliwego. Oczywiście jestem ze stanu szlacheckiego. Jakim mam być dla państwa? Jesteście gośćmi. Przyszliście w odwiedziny. Tak. Czemu miałem być niemiły? No wie pan, wobec tego, co tutaj się dzieje wokoło? Nie wiem. Nie wychodzę z wieży, tak jak powiedziałem. Chętnie się dowiem. No dobrze, to ja chętnie panu opowiem. Kirsten zaczyna opowiadać mu 2 lata wstecz. O wielkiej burzy, o tym, co się wydarzyło. O tym, jak wioska upadła. Tutaj Johann w całej tej sytuacji razem, tak jak Randolf powiedział, zamarł, bo to już może trochę za dużo po tym, co się spotkało. Natomiast im dłużej Kirsten z nim rozmawia, tym dalej Johann tak wracają mu zmysły, tak oprzytomnieje bardziej i to on nie wygląda na mutanta, albo raczej tak się Johann wydaje. I teraz moje pytanie, czy mógłbym rzucić na wiedzę o czarownicy, czy to może jest jakiś rodzaj zaklęcia, klątwy, bo to nie wygląda na mutanta. Możesz rzucić. Możesz. Z modyfikatorem +20. Mhm. Porażka. No, trudno. Niestety nie odpowiem ci na to pytanie w żaden sposób jednoznacznie. Może to być zarówno jedno, jak i drugie, tak naprawdę, Johanie. W tym momencie mężczyzna Karalu odzywa się. O tym raczy pani mówić. Rozumiem. Mówimy o klątwie von Wittgensteinu. Wszystko zaczęło się od Dagmara von Wittgensteina. To mój pradziadek, wiecie. Zbudował on obserwatorium niedaleko Grunburga. między Altdorfem a Kemperbadem. Popadł w obsesję na punkcie spadającej gwiazdy. Nie mógł spocząć, dopóki jej nie odnalazł. A kiedy to zrobił, sprowadził ją ze sobą. Tutaj. I od tamtej pory sprawy przybrały bardzo zły obrót dla mojego rodu. Bardzo zły. Chyba moja aktualna forma także o tym mówi. Może w waszych oczach to wszystko jest złe. Ja to jak najbardziej rozumiem. Ale mimo wszystko pochylam się ze łzami w oczach nad losem mojej biednej rodziny. Biednej, doprawdy. Chociaż robią złe rzeczy, uwierzcie, że to nie jest ich wina. Moja piękna córeczka, Margritte, jest niestety za bardzo podobna do mojego pradziadka. Już od dawna bardzo obsesyjnie badała śmierć. Moja żona, Ingrid, tak bardzo kocha zwierzęta, wiecie? Opiekuje się nimi, ma ich całą masę, najróżniejszych kotów, ale niestety jest bardzo snobistyczna i oziębła dla ludzi, a zwłaszcza dla takich, którzy nie pochodzą ze szlachetnego stanu. Mój syn Kurt, nawet nie wiem, czy jeszcze żyje, ale on zajmował się wypychaniem zwierząt. Niestety później zaczął wypychać też ludzi. Mam też drugiego syna, Gotharda. On jednak wyjechał do Middenheim. Miał dość życia w naszym zamku. Ale on niestety nie był najlepszym synem. Jeśli mogę powiedzieć o kimś, że urodził się przesiąknięty złem, to chyba Gotthard. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej. Żadnych wielkich szczegółów. Przykro mi, że to wszystko tak oddziałowuje na okolice. Ale ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nigdy nie byłem. Dlatego jestem tutaj. Zamknięty w wieży. Przepraszam, nie chciałam przerywać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie opuszczam jej nie tylko dlatego, że nie chcę, ale w części też nie mogę. Moja rodzina zamknęła mnie też tutaj. To miejsce obłożone jest jakąś magią. Sprzeciwianie się im nie wychodzi na dobre. Nie wiem, kim jesteście i po co przyszliście, ale jeśli mógłbym mieć do was jakąś prośbę, to nie chciałbym ginąć tu i teraz. Ja nie wyrządzam nikomu żadnej krzywdy. Nie wyrządziłem jej wam. Ani żadnemu gościowi, który przybył do mojego zamku. Jeśli moja pomoc nie jest dla was w żaden sposób adekwatna czy też dobra, pozwólcie, że wam jeszcze zagram. O, wie pan, panie Ludwiku, ja nazywam się Kirsten Hertz, a to Randolf Lutzen i Johann Strauss. My jesteśmy... No właściwie ja jestem ochroniarką, Randolf jest kapłanem Mora, a Johann jest łowcą czarownic. I wie pan, przyszliśmy tutaj... Być nie może. A no tak. Taka tutaj grupa się zawiązała. I wie pan, przyszliśmy tutaj, bo chcielibyśmy pomóc temu zamku i... Kłapi, jesteś wyciszony. Aha. Dobra. Chciałabym pomóc temu... Chcielibyśmy pomóc temu zamku oraz ludziom. Zaradzić temu. Zabrać to, co pana pradziadek tutaj przyprowadził. Tego się nie powinno zabierać, to się powinno zniszczyć, moja droga pani. No właśnie, zabrać i zniszczyć. Nie wiem, czy będziemy w stanie to my zniszczyć, ale znaleźć kogoś, kto to zniszczy. Tak by nie trafiło w plugawe ręce innych plugawych istot. O to jednak musielibyście spytać moją córeczkę, ale nie wiem, czy będzie skłonna odstąpić wam coś, co jest źródłem jej badań i mocy. No, na pewno nie. Obawiam się, że będziemy musieli ją zabić. On nie odpowiada w tym momencie. Wie pan, nie chcę sobie robić z pana wroga. I mówię to panu tylko dlatego, bo widzę, że pomimo tragedii, jaka pana spotkała, to jest pan dobrym człowiekiem. Jeśli w ogóle można powiedzieć, że jestem człowiekiem, droga pani. Gdzieś tam wewnątrz na pewno, ale czy widzi pani, jak wyglądam? Dawno temu zatraciłem już cechy ludzkie. Teraz Johann by się odezwał. Niby pan wygląda jak jakiś, nie wiem, no nawet zwierzu ludziem bym tego nie nazwał. Dziękuję. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś mutacja. Mutacja wypacza też umysł, a pan jest bardzo uprzejmym i czarującym dżentelmenem. Dziękuję podwójnie. Wydaje mi się, że to może być jakiś rodzaj klątwy, czaru. Może jakiś czarodziej byłby w stanie pomóc. Z nami na Dolnym Zamku jest kapłanka Ryi. Może ona będzie w stanie coś doradzić. Natomiast ja jako łowca czarownic nie chcę osądzać ani wydawać wyroków. Niech pan posłucha. Gdzie znajdziemy ów fragment z gwiazd? Gdzie powinniśmy się kierować? Może wy... Powiedziałem to niezbyt dokładnie, ale... Zanim szanowna pani powiedziała, że musicie zabić moją córeczkę, powiedziałem, że to ją powinniście spytać o ten fragment. Prawdopodobnie tak. Jest gdzieś przy niej, a ona jest w zamku. Dobrze. Dziękujemy. Przyjaciele, ruszajmy. Na nas już czas. Dziękujemy za gościnę i... Wspomnimy kapłance, o której mówiłem, żeby zajrzała tutaj do pana. Może uda jej się coś zaradzić. Nie, chyba nie. Ale dziękuję bardzo. Jeśli jednak będziecie państwo chcieli, abym zagrał państwu coś na moim klawesynie, z chęcią to jeszcze zrobię. Możecie odwiedzić mnie jeszcze tutaj, w mojej wieży. Może, jak będziecie już opuszczać nasz zamek. Wolałbym, żebyście nie zabijali członków mojej rodziny, ale nie jestem tutaj w żadnej mocy ani w pozycji, żeby negocjować z wami takie rzeczy. I tak wykazujecie się dużym sercem i szlachetnością. Łowca czarownic, kapłan Mora i pani ochroniarz, którzy widząc takie szkaractwo jak ja, nie unoszą swojej dłoni z mieczem i nie skracają mnie o głowę. To jest szlachetne. Panie Ludwiku, gdybyśmy się spotkali jeszcze jakiś czas temu, to na pewno byśmy nie mieli tej rozmowy. Natomiast spotkaliśmy już po drodze wiele szkaractw, które okazały więcej serca niż niejeden człowiek, którego spotkaliśmy na naszej drodze. Czyli nie każdy potwór jest złem. Ja myślę, że gdybyśmy się spotkali kilka lat temu, panie Johanie, to podjąłbym was ucztą w moim zamku i wyglądałbym zupełnie inaczej, ale niestety... Żyjemy w innych czasach. Cóż, niestety nie wiem, co będzie z ludźmi, których spotkaliśmy na dziedzińcu, a oni wydają się już straceni, jeżeli chodzi o ich umysły. Natomiast zobaczymy dalej. W każdym razie wydaje mi się, że Kirsten, Randolfie, może pójdziemy od razu do zamku, a resztę zbadamy później, jak już porozmawiamy z Margrittą. Co wy na to? Myślę, że to dobry pomysł, a wie pan, panie Ludwiku, jeśli pana córka będzie skłonna pozbyć się tego, co tak bardzo strzela, co jest źródłem jej mocy. Może nie będzie trzeba jej zabijać. To nie jest... Mocy, to co pan powiedział, o jakiej mocy mówimy? Czym włada pana córka? Moja córka, tak bardzo dążąc do mocy, którą posiadał mój pradziadek, zaczęła studiować śmierć. Boję się jednak, że pani słowa nie okażą się prawdziwe. Nie dlatego, że jest pani nieszczera, ale dlatego, że jesteście tutaj łowcą czarownic, kapłanem Mora. A moja córka zaczęła badać, ciężko mi to wypowiedzieć, magię nekromantyczną. A nie jest to chyba coś, wybaczcie i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie jest to chyba coś, z czym kapłani pańskiej doktryny mogą się zgodzić i pozwalać stąpać po świecie jakiemuś nekromancie. Czy się mylę, panie Randulfie? Nie myli się pan. Przykro mi. Naprawdę. Ale nie jestem kimś, kto będzie państwa zatrzymywał. Nawet jeżeli wiąże się to z wyrokiem śmierci wydanym na moją rodzinę, wydaje mi się, że zamek mojego rodu, jak i cały mój ród, zasługuje w końcu na odpoczynek. Na wytchnienie. Nawet jeżeli cały twój ród zostanie skazany na śmierć, to wydaje mi się, że Sigrid może okazać ci trochę serca i ci pomóc. Być może. Ale to się okaże później. Być może. Być może. Jest jedno, że w tym wszystkim, co mówisz, jesteśmy tu właśnie po to, by zdjąć rzeczoną klątwę, o której mówiłeś. Chcemy zabrać to, co nęka tę ziemię, ludzi w Wittgendorfie i twoją rodzinę w zamku. Niech to będzie chociaż odrobiną pocieszenia. Pocieszenie wlało się do mojego serca w momencie, gdy przekroczyliście próg mojego gabinetu. I takie pocieszenie zostanie w moim sercu już chyba na zawsze. Nawet jeżeli nie przyjdzie nam się już zobaczyć, jeśli wracając nie odwiedzicie mnie znowu. Zrozumiem to jak najbardziej. Może nawet lepiej, jeśli tego nie będziecie robić. Może lepiej, jeżeli będę żył dalej w świadomości, jeżeli będzie mi to dane, że z moją rodziną nie wydarzyły się najgorsze rzeczy. Czasem niektóre sytuacje trzeba wyprzeć albo spróbować o nich zapomnieć, mimo że one wracają cały czas do naszych głów. Tutaj siedzą głęboko, czasem wracają, a wtedy leją się łzy. No nic, nie będę państwa zatrzymywał w żaden sposób. Ja łyknę sobie jeszcze trochę brandy, a następnie pozwolę sobie skomponować jakiś nowy utwór na moim klawesynie. Bardzo miło mi było państwa gościć. No również... Moje dzieci nie będą państwu już zakłócać drogi. On zaklekotał i niemalże cała podłoga rozstąpiła się na boki. I nikt nie będzie państwu przeszkadzał w wyjściu z wieży. Dziękujemy bardzo. To życzę miłego dnia i owocnego komponowania nowych utworów. I ja również. Życzę miłego dnia. On skłania się w pas, odprowadzając was wzrokiem jeszcze do wyjścia, następnie poprawia swój surdut, zasiadając za klawesynem i znów zaczyna grać, niczym największy wirtuos tego świata. A wy opuszczacie wieżę Ludwiga von Wittgensteina, wychodząc z powrotem na dziedziniec. Na kamienny dziedziniec, w którym zarówno zieje wielka dziura zwieńczona czymś w rodzaju kraty wkopanej w ziemi, ale naprzeciwko was znajduje się główne wejście do zamku rodziny von Wittgenstein. Co zamierzacie zrobić? Słuchajcie, nie ma sensu już tutaj chodzić wokoło. Chodźmy do zamku i zakończmy to szaleństwo. Dokładnie. Ta walka na dole może, nie wiem, może Margarita mieć jakiś tajny tunel z ucieczką. Może faktycznie zbadajmy ten zamek, jak już uporamy się z zagrożeniem. Co ty myślisz o tym, Randulfie? Dobrze. Jeżeli tego chcecie, to chodźmy. Macie rację, każde kolejne pomieszczenie to ukazuje mi nie tylko tragedię wioski i jej mieszkańców, ale i ludzi, którzy mieszkali tutaj. Być może byli Bogu... Nie mam słów na to. Chodźmy, bo moja siła woli powoli chyba spada coraz niżej. W takim razie nie ma na co zwlekać. Wiemy już, kogo możemy spotkać jeszcze na zamku. Jakich innych członków von Wittgensteinów. I tym, czym okazała się sama Margritte, nekromantką. A więc więcej nieumarłych. Przygotujmy się na nich. Dobrze, że mamy Randulfa ze sobą. Moi drodzy, wejście do zamku prowadzi po szerokich schodach, które zbiegają się do centrum, im wyżej się idzie. Na samym końcu usytuowano wielkie dębowe drzwi zdobione kutym żelazem. Każde z dwóch skrzydeł posiada zawieszoną kołatkę z brązu. Kształtem przypomina ona coś w istocie demonicznego. Paszczę z wybałuszonymi oczami i wystawionym językiem, pokrytą łuskowatą skórą i ozdobioną dwoma rogami. Niezależnie od tego, czy zapukacie, czy po prostu pchniecie drzwi, one otworzą się, ale po drugiej stronie, niczym zjawa, ukaże się wam sylwetka starca, którego można by określić jako 80 albo 90-latka, zgarbionego, z głową przekrzywioną nieco na bok. Lewą rękę schowaną ma on za plecami. Jego głowa jest pomarszczona, siwa od włosów wystających spod kaptura szaty kamerdynera. Witam gości na zamku von Wittgenstein, odpowiada, a my w tym momencie zakończymy sobie naszą sesję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki za nasze spotkanie. Tak oto minęła 15. sesja Śmierci na rzece Reik. Kończymy sobie nagranie na YouTube'a i na Spotify'a i pożegnamy się powoli też z widzami na streamie. Najpierw kończę nagranie. Dzięki i papa. Dzięki. Dzięki. Dzięki.